Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku przez Władysława Łozińskiego. Tom II. Wojny prywatne. Wydane we Lwowie 1904 nakładem księgarni Altenberga. Rozdział pierwszy. Ziemia. Lewowska, Uwaga wstępna, Szlacheckie rody, Siła przykładu, Dobre duchy, Hetman Żółkiewski, Arcybiskup Zamojski, Mediatorowie, Jan Swoszowski. Ubytek Moralny, Znaczenie Lewowa, Arcybiskup Grochowski. Aby nie przekroczyć sprawiedliwej miary w postępowaniu wybryków szlacheckiej anarchii w Polsce, trzeba by szlachtę naszą porównywać nie ze szlachtą współczesną innych krajów europejskich, ale z małymi udzielnymi książątkami włoskimi i niemieckimi, bo nie darmo nazywano królewiętami polskich możnowładców. Możny szlachcic polski, a cóż dopiero magnat, był prawie udzielnym władcą, a miarą tej udzielności swojej zbliżał się bardzo do małych suwerenów europejskich. Posiadał wielkie obszary ziemi, miał w nich miasta i warowne zamki, utrzymywał własne wojsko, wybierał cła i myta, z poddanych swoich ściągał czynsze i daniny, miał prawo życia i śmierci nad chłopem urządzał na własną rękę wyprawy wojenne na sąsiednie kraje, dość tu przypomnieć wołoskie kampanie mochiłowych zięciów, znosił się z zagranicznymi dworami, prowadził formalne wojny z równie możnym sąsiadem, wypowiadał je nawet własnemu królowi. Takie tylko porównanie będzie sprawiedliwe, a gdy zważymy, co się działo współcześnie w dzierżawach i na dworach małych tyranów włoskich i niemieckich, Przyznać będziemy musieli, że porównanie wypadnie korzystnie dla możnowładców polskich. Ale kreśląc obraz społeczny z najgorszej może pory historycznej, bo spory ostatecznego zwycięstwa anarchicznych prądów i to specjalnie na gruncie wyjątkowo może skłonnym do przejęcia się atmosferą politycznej i obyczajowej demoralizacji, mając do czynienia prawie wyłącznie z ujemnymi objawami życia jednej z dzielnic polskich, nie dość jest może robić zastrzeżenia pro praeterito, trzeba by je może przenieść i w nasze czasy i w dzisiejszą opinię, pochopną do jednostronnych a mściwych sądów, do przenoszenia winy z przodków na potomków. Jeżeli po stronie szlachty wina upadku, to po jej stronie także zasługa minionej chwały. Jeżeli zespoliła się z najsmutniejszymi chwilami przeszłości! To i najświetniejsze jej były dziełem. Nie godzi się zapomnieć, że cała tragiczność losów przede wszystkim w jej ugodziła piersi i że ona to po upadku przechowała żywot narodu, a nowy świat polski z jej dłoni bierze dorobek narodowy i historyczny. Mając w celu wyłącznie obyczajową tylko charakterystykę stosunków województwa ruskiego, mówić będziemy nie o publicznej Politycznej anarchii, ale że tak powiemy o prywatnej, która sięgała do samego dna, do fundamentów społecznych, do stosunków rodzinnych i wywoływała bratobójcze wojny i krwawe dramaty domowe. Województwo ruskie nie tylko w pierwszych latach panowania Zygmunta III, kiedy tak partyzanci króla jak i Zebrzydowskiego, czy to idąc na pole rokoszowe, czy zeń wracając, używali po drodze swoich zaciężnych żołnierzy do wywarcia jakiejś zemsty osobistej, do rozstrzygnięcia sporów majątkowych gwałtem i zbrojną przemocą, ale i w dalszych latach było to widownią wojen prywatnych i tragicznych waśni rodzinnych. Najwięcej ich było w ziemi przemyskiej, gdzie już sam diabeł łańcucki wystarczał, aby zwichrzyć i krwią oblać całe powiaty. Po ziemi przemyskiej idzie zaraz Halicka, Najspokojniejsza jest Ziemia Lwowska. Z najzacniejszych starszych czy też młodszych rodów osiadłych w tej ziemi, a byli to Bełzetcy, Broniowscy, Bieleccy, Cebrowscy, Cetnerowie, Chodeccy, Chodorowscy, Daniłowicze, Dzieduszyccy, Kalinowscy, Korytkowie, Ładochowscy, Mniszchowie, Mieleccy, Narajowscy, Ostrogscy, Ostrorogowie, Ożgowie, Podoleccy, Sieniawscy, Sobiescy, Sienieńscy, Żurawińscy, Żółkiewscy i inni, tylko Sienieńscy i Kalinowscy, z których zresztą pierwsi należą także do ziemi przemyskiej, a drudzy do Halickiej, wypełniają akta jako rody wielce burzliwe i do zbrojnych zatargów pochopne, a tylko jedni łachodowscy zapisali się w pamięci, krwawą tragedią rodzinną. Ale nie można pisać o ziemi lwowskiej, aby na samym wstępie nie złożyć hołdu cieniom Hetmana Żółkiewskiego, nie uchylić kornie czoła przed jego nieśmiertelną pamięcią. Wiekuista duma narodu, rycerz bez skazy i trwogi, istny nasz bajard polski, wielkie światło na naszym niebie, jak godzien być historycznym patronem chwały i cnoty polskiej, tak też był patronem i dobrym geniuszem Ziemi Lwowskiej. Piękne słowa Orzechowskiego o hetmanie tarnowskim i o nim są powiedziane, i o nim w równej i pełnej mierze mówić nam trzeba jako o jednym darze bożym, wielkim, którym darem Pan Bóg uczcił, uraczył i uwielbił naród nasz wszystek Polski. Tym jednym mężem już Polska bogata, bogatą była nim też i ziemia lwowska, w której zamieszkał, którą ozdobił monumentalnym grodem, którą samym przykładem swoim, samą powagą i czynną siłą cnoty, jakby zdrową i czystą atmosferą strzegł w najgorszych czasach od moralnej zarazy, od swawoli, od rozpasania się egoizmu, od tych opłakanych wojen prywatnych, których widownią było województwo ruskie, a osobliwie ziemia przemyska. Było to zawsze cechą Polski, że więcej w niej ważył człowiek niż instytucja, więcej znaczyła moc osobistości niż moc społecznych urządzeń. Wypływało to zapewne zbójności indywidualizmu w naturach polskich, które niełatwo dawały się uskromić rozkazem prawa, ale łatwo ulegały żywej, bezpośredniej sugestyi czy też przewadze silniejszej, energiczniejszej, wyższej duszy. I nie omylimy się też pewnie, jeżeli fakt, że Ziemia Lwowska w pierwszych dziesiątkach lat XVII wieku była najspokojniejsza ze wszystkich ziem województwa roskiego, wytłumaczymy z bawiennym wpływem kilku przezacnych rodów polskich, które w niej osiadły: Żółkiewskich, Sieniawskich. Daniłowiczów i kilku światłych cnotą i rozumem jednostek, jak arcybiskup Zamojski, jak Jan Sfoszowski i inni. Ale przede wszystkim i nad wszystkimi Stanisław Żółkiewski. Gdyby innych wcale nie było, on sam jeden wystarcza, aby odkupić grzech i sromotę czasów. Jest on dla nas czymś więcej jeszcze niż wielkim mężem. Jest wielkim Polakiem. Bo jest syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było świetnego, dobrego i wzniosłego w naturze specjalnie polskiej. Wojownik, dziejopis, statysta, orator, uczony gospodarz na wszystkich polach swojej działalności znakomity. Na niektórych niezrównany, zawarł w swoim charakterze i w swoich zdolnościach całe bogactwo polskiej duszy, całą bujność polskiego geniuszu. Czem był dla Polski mówić nie potrzeba, a gdyby nawet potrzeba, nie byłoby to na miejscu w tej pracy, która poświęcona życiu i obyczajom jednej tylko dzielnicy polskiej, z konieczności traktować musi wielkie nawet postacie pod małym horyzontem. Czem był jednak dla województwa ruskiego, a specjalnie dla ziemi lwowskiej, tego nie dotknąć krótkiemi choćby słowy byłoby krzywdą wyrządzoną czasom, Odjęciem wszelkiego światła z ich posępnego obrazu. Na samym prawie wstępie pory, którą objęło nasze opowiadanie, wyrasta nagle, powiedzielibyśmy dziś, że z amerykańską prawdziwie szybkością, cały gród murowany, obronny, jak na owe czasy i na ruską ziemię monumentalnie wspaniały, wyrasta na miejscu winnickiego sioła Żółkiew ze swoim potężnym zamkiem. Z niepospolitym architektonicznie kościołem, z murami i bramami, których szczątki do niedawna jeszcze nadawały miastu jakoby coś z malutkiego Krakowa, a i po dziś dzień budzą tyle wielkich wspomnień cnoty, ofiarności, heroizmu, że chciałoby się całować tę ziemię, którą deptały stopy całego pokolenia bohaterów. Żółkiew staje się dla Ziemi Lwowskiej ogniskiem kultury, przybytkiem cnót patriotycznych przykładem i światłem. Jej mury są tarczą dla tysięcy ludu przeciw zagonom ordyńców, ale jej pan, dziedzic i twórca, jest mieczem całej Polski. Z tego dumnego zamku, z tego kwitnącego miasta, które samo jedno świadczy już o twórczej energii, o wielkości i sile charakteru, najmniej pociechy ma ten, którego wolą i pracą jakby wyrosło spod ziemi. Żółkiewski jest gościem tylko w swojej ulubionej żółkwi, gościem tylko u domowego ogniska, gościem u swojej reginy, małżonki sercem ukochanej i wieczyście miłej. On, co 44 razy wyruszał na pola walki, bo sam powiada o sobie, że 44 obozy złożył, nie mógł nawet marzyć o cichem szczęściu domowego życia, o ziemiańskich sprawach, które tak cenił, i na których się znał doskonale, o swoich studiach, uczonych i klasycznych, które tak ukochał. Choracyjusz, którego umiał na pamięć, był mu towarzyszem w obozie, a nie wśród czasów żółkiewskich. Ale choć zawsze prawie nieobecny swoją osobą, obecny był zawsze jakby duchem, jakby niewidzialnym, a przecież zawsze skutecznym wzorem, jakby magiczną siłą wielkiego imienia i wielkiego przykładu. Jakby jasnym refleksem, który z dalekiej wojny, z odległych kresów ojczyzny, z nad Bałtyku, z Moskwy, z Wołoszy, biegł powrotną falą do żółkwi. Wróg swawoli, wierny aż do abnegacji sługa obowiązku, lojalny stronnik tronu bez egoizmu i służalczości, magnat bez prepontecyj, prawdziwy apostoł karności i posłuszeństwa prawom ojczystym, Żółkiewski jest antytezą wszystkich tych krnombrnych, hardych, samolubnych charakterów, w które tak obfitowała pora naszego opowiadania. Samą siłą etyczną wywiera on wpływ zbawienny na swoje otoczenie, na całe województwo ruskie, a w szczególności na ziemię lwowską, rzec by można, że oczyma złe rozgania. Ludzie bez wszelkiego respektu dla prawa, z respektu dla niego poskramiają swoją zuchwałość poddają się jego mediacji, szanują jego polubowne wyroki. Uściskani przemocą, biegną do Żółkwi po ratunek. Zagrożeni prywatną wojną, wzywają tam protekcji i rozjemstwa. Spory rodzinne, bliskie już tragicznego przesilenia, tam znajdują zażegnanie. Hetman jest protektorem miasta Lewowa, dobrodziejem jego instytucji, hojnym szafarzem ksiąg uczonych dla młodzieży, i bibliotek klasztornych, obrońcą przed swawolą żołnierza lub szlacheckiego oczaj duszy. On jeden umie poskromić swawolę żołnierską, gdzie już mandaty królewskie są bezsilne, jego ordynansy znajdują jeszcze posłuszeństwo. Moc to człowieka, któremu każdy wierzy, o którym każdy wie, że tak mówi jak myśli, tak robi jak mówi. Wszyscy się w tym czasie. Pieniali i zajeżdżali. W aktach procesowych poniewierają się najdostojniejsze i najszanowniejsze skąd inąd nazwiska polskie. Nazwiska żółkiewskiego w aktach procesowych nie znajdziesz. Świeci ono wiekuistym blaskiem tylko na kartach dziejowych, na najpiękniejszych i najbardziej triumfalnych. Buntownicza dewiza, prawem i lewem, budziła w nim wstręt i oburzenie. Każdy wybryk pychy i awanturniczej ambicji potępiał surowo. Wiemy, z jaką indignacją patrzył na wyprawy mniszkowskie z samozwańcem, jak go gniewały lekkomyślne ekspedycje panów zięciów mochiłowych po gospodarstwo wołoskie, jak bolał nad wojnami prywatnymi bratanka swojej żony, Jana Szczęsnego Herburta, którego synowi swemu, Wskazywał jako odstraszający przykład, do czego prowadzą anarchiczne zachcianki. Na tle swego czasu i swojego środowiska, mąż cnoty prawdziwie legendarnej, nie dziw, że zostawił po sobie pamięć, opromienioną nimbem poetycznych legend. Zaraz po tragicznej, a tak bohaterskiej jego śmierci, pod cecorą, opłakiwanej szczerymi łzami w Lwowie, Urosły te podania jako polne kwiaty na świeżej mogile. Opowiadano, że jak do świętego Franciszka, tak i do niego garnęli się niebiescy ptaszkowie, że odbierzonego w dzieciństwie przez piastunkę na łące osłaniał przed skwarem słonecznym potężnymi skrzydły ptak jakiś nieznany, tajemniczy, że wśród zgiełku zwycięskiej bitwy pod kłuszynem, ptaszek białopióry usiadł przy nim na koniu. Że słowiki wlatywały do jego komnaty w zamku żółkiewskim i cieszyły mu serce swym słodkim, jemu osobno poświęconym śpiewem. Drugim dobrym duchem ziemi Lwowskiej, a poniekąd i całego województwa ruskiego był Jan Zamojski, grzymalita, ksiądz Lwowski, bo jak na przykład kasztelana Krakowskiego zwano pokrótce panem Krakowskim, tak arcybiskupa Lwowskiego tytułowano Księdzem Lwowskim. Arcybiskup Zamojski był przyjacielem serdecznym Hetmana Żółkiewskiego, a ponad przytoczenie tego faktu nie potrzebuje większej pochwały. Dał nam Pan Bóg w ten kraj księdza arcybiskupa Lwowskiego. Mawiał i pisał Żółkiewski o Zamojskim, i rzeczywiście był to pasterz boską opatrznością, ludziom zesłany. Jemu w testamencie swoim oddaje Żółkiewski w opiekę swojego syna. Do jego przyjaźni się odwołuje, bo z nim, żyjąc z młodszych lat, znał zawdy stateczną przeciw sobie łaskę. Arcybiskup Zamoński łączył w sobie dziwnie wszystkie cnoty i zalety, aby być powagą, mediatorem, rozjemcą, apostołem zgody i spokoju w powiecie, w ziemi, w województwie. Surowy dla siebie, dobrotliwy dla drugich, Głęboko uczony a pełen prostoty dyplomata zaprawiony na legacyjach do papieża i sułtana, znawca doskonałych serc ludzkich, a przede wszystkim polskich szlacheckich, spokojny i łagodny, ale kiedy trzeba cięty i krewkiego słowa, imponujący powagą osobistą i hierarchiczną, a przecież wesoły i jowialny. Kochany był i wysoce szanowany przez magnatów, szlachtę i mieszczaństwo i wywierał najdobroczynniejszy wpływ na najszersze koła. Poskramiał i jednał groźbą i prośbą, ferworem i humorem pokonywał najuporniejszych Chrystusem i Seneką. Bo jak Żółkiewski ukochał Horacego, tak dla Zamojskiego świecką Ewangelią był Seneka, którego według znanej tradycji uważał stanowczo za chrześcijanina. Siła arcybiskupa polegała na tym samym, co siła hetmana żółkiewskiego. Charakterem swym, cnotą obywatelską, całym sposobem życia stwierdzał to, czego chciał, czego uczył drugich. Działał mocą osobistego przykładu. Mógł śmiało mówić: czyńcie jako ja. Nie było lepszego i ofiarniejszego obywatela i patrioty nad niego. Towarzysz i świadek jego działalności na stolicy arcybiskupiej. Ksiądz Pirawski opowiada o nim, że na wieść o każdej publicznej klęsce, o każdym niebezpieczeństwie Rzeczypospolitej, płakał rzęsistymi łzami. Płakali także i inni, może również szczerze, ale on nie tylko sam płakać, ale i cudze łzy ocierać umiał. Kiedy po klęsce Stefana Potockiego na Wołoszczyźnie, kwiat młodzi szlacheckiej dostał się do niewoli pogańskiej. On pierwszy dał tysiąc dukatów na jej wykupno z jasyru. Przytoczyć by można długi szereg wypadków, w których Zamojski zdeptał w zarzewiu płomień nienawiści, buntu i zemsty, pogodził zaciętych wrogów, zapobiegł wojnie prywatnej. Póki on żył i Żółkiewski nie było w ziemi lwowskiej żadnej takiej wojny, podczas gdy w ziemi halickiej i przemyskiej bijano się, zajeżdżano, zabijano. Ale nie tylko na Ziemię Lewowską i na całe województwo rozciągał się jego wpływ dobroczynny. Interwencyja i słowo jego bywały zawsze jakby oliwą wśród burzących się fluktów sejmikowych w sądowej Wiszni. W najrozpaczliwszych momentach prywatnej wojny strony uciekały się do niego. Dość przypomnieć jego pośrednictwo między dyjabłem stadnickim a Konstantym Korniaktem. Między szczęsnym Herburtem, a Stanisławem Stadnickim z Leska. Że nie zawsze udawała się jego pokojowa misyja, nie dziw. W tych czasach powszechnego zaburzenia w kraju i rozpasania się samowoli prywatnej i namiętności politycznej trzeba było miecza, a nie pastorała. A skuteczne kółos ego mogło było zagrzmieć chyba z paszcz armatnich. Ziemia Lwowska szczęśliwszą była od innych ziem województwa ruskiego, bo możnowładcze jej rody, jak sieniawscy, daniłowicze, sobiescy, nie nadużywały prawa i nie uciekały się do lewa. Prawie żadna z wielkich familii tej ziemi nie miała swojej wojny prywatnej. Tego ideału, do którego tęsknił, przytaczany przez nas w jednym z poprzednich rozdziałów, szlachcic Anonim kiedy mówi, że już by rad potem umarł zaraz, by się tego tylko doczekać mógł, aby w powiecie choć dziesięć osób godnych, a cnotliwych na to udało, żeby niżeli nadejdzie trybunał, wszystkie sprawy doma porównali, pojednali. Tego ideału daleko bliższą była ziemia lwowska niż cała reszta województwa, Oprócz bowiem tak znakomitych mężów o wielkim, a zbawiennym wpływie osobistym i hierarchicznym, jak Hetman Żółkiewski i arcybiskup Zamojski posiadała w najlepszym czasie całe grono poważnych i kochanych przez szlachtę mediatorów, między którymi obok dwóch Leśniowskich, podczaszego lwowskiego Jakuba i wojskiego żydaczowskiego Krzysztofa, jedno z pierwszych miejsc, a może i najpierwsze, Należały się Janowi Swoszowskiemu, pisarzowi ziemi lwowskiej, założycielowi miasteczka Janowa, hojnemu dobroczyńcy lwowskich dominikanów, którego piękny, alabastrowy pomnik nagrobny, o rysach twarzy oddanych z portretowym realizmem uszedł szczęśliwie zniszczeniu i zdobi dotąd kościół tego zakonu. Swoszowski był postacią wielce popularną i wpływową nie tylko w ziemi lwowskiej. Ale nawet w całym województwie. Bardzo rozumny, a przytem łatwy i jowialny, doskonały psycholog szlachecki, uczynny i nieżałujący czasu i głowy na usługi panów braci. I co może najważniejsza, jeden z najtęższych znawców prawa, posiadał wszystkie przymioty, jakich tylko wymagać było można od polubownego pośrednika i rozjemcy. Jako prawnik, Znany jest w historii z swego projektu uproszczenia procedury sądowej. Jego postępek prawny skrócony, przyjęty przez Sejm w roku 1611, ale niestety zaraz potem unieważniony, nie był zapewne doskonałą reformą, ale w znacznej przecież mierze rozjaśniał ciemności procesowego labiryntu i wprowadzał jaki taki ład w powikłaną rozmaitość kompetencji władz i instancji. W aktach przewija się Swoszowski bardzo często jako sędzia polubowny, a zawsze z dobrym pojednawczym skutkiem, i można śmiało powiedzieć, że człowiek ten wiele krwi i wiele ruiny oszczędził swemu burzliwemu społeczeństwu. Nie przytaczając licznych sporów prywatnych, którym jakby żmijom powyrywał kły jadowite, dość tu przypomnieć jego wielce, zręczną interwencję na zjeździe nad rzeką Rak w roku 1587, kiedy to między szlachtą województwa ruskiego o sprawy przedelekcyjne i o nieprawidłowe w oczach pewnej jej części mianowanie Stanisława Żółkiewskiego, ojca Hetmana, wojewodą ruskim, spór stanął był na ostrzu szabli. Lada chwila mogło przyjść do krwawego starcia, a w następstwie do zawichrzenia całego kraju. Zażegnał burze Swoszowski... Występując z projektem pośrednim, który wprawdzie nie doprowadził do zgodnej uchwały, ale odwrócił katastrofę, a o to głównie chodziło. On to oddał nieocenione usługi Hetmanowi Żółkiewskiemu, kiedy szło o uspokojenie żołnierskich kup polskich, zaciągniętych na służbę multańską przez Mochiłów, a zagrażających ciężką klęską nie tylko województwu ruskiemu, ale poniekąd i Rzeczypospolitej. Ale kiedy mowa o dodatnich czynnikach ładu i spokoju w ziemi lwowskiej, nie można pominąć i stolicy. Lwów w dobrej swej porze, a pora ta sięgała w pierwsze dziesiątki lat XVII wieku, był ogniskiem społecznej cywilizacji, a jego zwarta, organiczna, na ścisłej woli prawa ugruntowana municypalność miała propagacyjną obyczajową siłę. Jak był warownią Rusi, strażą kresową, przed Murzem Polski, tak samo był wzorem karności i posłuszeństwa, mocnym przykładem społecznego rygoru. I to rygoru, który przy srogości niemieckiego prawa przeradzał się niekiedy w grozę bezlitosnego despotyzmu. Szlachta szanowała i bała się Lwowa. U jego bram, jeszcze w początkach XVII wieku, swawolna szabla kryła się w pochwę. A niejeden oczaj dusza herbowy zapoznał się z gelazynką lub dał nawet gardło na ratuszu. Wobec groźnych niebezpieczeństw, szlachta Ziemi Lwowskiej zawierała przymierze odporne ze Lwowem jako równa z równym, a sympatyczne węzły łączyły zawsze stolice z wielkimi rodzinami Rusi. Zamojski był gorącym przyjacielem i protektorem Lwowa. Kochał go Hetman Żółkiewski. Mówi się dużo o Lwowie jako o wale ochronnym od Zagonów Pogańskich, ale nie dość jeszcze stwierdzenia i uznania znalazła jego rola dodatnia w zamieszkach wewnętrznych, w dziejach anarchii. Były czasy, kiedy te łyki lwowskie ważyły wiele na szali, przechylając ją na stronę społecznego porządku, przynajmniej w promieniu swoich armat basztowych. Rozchukana fala z fawoli kładła się nieraz bezsilnie u podnóża murów lewowskich, wojna prywatna gasła u jego bram i zwodzonych mostów, dość tu wskazać na ostatni epizod wojny Herburta ze stadnickim, o którym w dalszym ciągu będzie mowa. Z upadkiem stolicy, z ubytkiem moralnie dostojnych osobistości, ubył Ziemi Lewowskiej ważny czynnik społecznej etyki, upadła siła poczciwej opinii. Hetman żółkiewski nie znalazł następcy równej powagi i równego wpływu, nie zastąpił też nikt arcybiskupa zamojskiego. Był wprawdzie Andrzej Pruchnicki, który po zamojskim siadł na stolicy arcybiskupiej, zacnym i gorliwym kapłanem, i lud Lwowski słusznie nazwał go „świętą duszą”, ale brakło mu tych właśnie cnót charakteru i temperamentu, który był sekretem wielkiej powagi zamojskiego. Brakło mu spokoju, miary, wyrozumienia. Wdrażliwie pojętej gorliwości upatrywał tam naruszenie władzy duchownej, gdzie go wcale nie było. Widział tam bunt przeciwkościołowi, kościołowi, gdzie nikt o buncie nie myślał, i zapalczywie występując przeciw temu urojonemu buntowi, sam dopiero wywoływał bunt naprawdę. Tak się miała rzecz w roku 1624, kiedy to Pruchnicki błahy spór z miastem o pewną instytucję dobroczynną, od razu pojął jako bezbożny zamach na władzę duchowną i rzucił grom interdyktu na stolicę, tak słynną przecież z katolickiej żarliwości swego patrycyjatu. Ale prawie już nieszczęściem dla Ziemi Lwowskiej był jego następca, arcybiskup Stanisław Grochowski. Była to natura złożona z samych sprzeczności. Umysł, bez wątpienia świetny i niepospolitej jak na owe czasy kultury. Chwilami książę Kościoła w wysokim stylu, chwilami świecki satrapa, dzisiaj pełen wyższych entuzjastycznych porywów dla idei swego świętego urzędu, jutro lekkomyślny samolub, charakter o niejednej dodatniej i ujmującej stronie, ale że tak powiemy bez moralnego grzbietu. Pochodząc z najanarchiczniejszej ziemi województwa, bo za taką słusznie uchodziła w pierwszych dziesiątkach lat XVII wieku ziemia przemyska, w dodatku członek jednej z najniespokojniejszych właśnie rodzin tej ziemi, człowiek ten wniósł z sobą najgorsze tradycje i przywary swego rodu i swego powiatu. Gwałtowność, terroryzm, samowolę i nałogi zbytku. Grochowski był istnym kontrastem Zamojskiego. Podczas gdy Zamojski żył sam z wszystkimi w zgodzie i wszystkich godził, Grochowski z wszystkimi się wadził i wszystkich jątrzył. Zamojski był kochany i uwielbiany przez kler, mieszczan i szlachtę. Grochowskiego nienawidziły z buntowniczą wprost otwartością nawet pokorne zakony. Zamojski na stolicy arcybiskupiej nie przestał być skromnym benedyktynem, nie zrzucał sukienki zakonnej i sypiał na twardym czarnym łożu. Grochowski od razu otoczył się teatralną pompą i lekkomyślnym zbytkiem. Zamojski, który sześciu groszy żałował dla siebie, a na cele szlachetne sypał tysiącami dukatów, obdarował hojnie prawie wszystkie lwowskie kościoły, zakony i szpitale, porobił fundacyje, wyposażył hojnie skarbiec katedry. Grochowski obdarł diecezyję, obdłużył dobra arcybiskupie, pokrzywdził materialnie kapitułę i duchowieństwo. Był też, jak już powiedzieliśmy, prawie nieszczęściem ziemi lwowskiej. Bo im świętszy był w oczach ówczesnego społeczeństwa Kościół, im głębsza, naiwniejsza część otaczała jego dostojników, tem większe było zgorszenie, tem zgubniejszy wpływ złego przykładu z tak wysoka, tem większa ruina publicznego sumienia, Koruptio pessima. Maluje to dobrze pyszną i próżną naturę arcybiskupa Grochowskiego, że nie chciał odbyć ingresu do Lwowa dopóki nie była wykończona ozdobna fasada jego pałacu w rynku. Kończono na gwałt fasadę, nie wykończywszy wcale wnętrza. Nie jadał inaczej, jak tylko przy stole, zastawionym bogato na dwanaście osób, choćby nie miał ani jednego gościa. Kiedy szedł do katedry, do aktu religijnego, poprzedzało go zawsze dwunastu starców długobrodych, samych szlachciców, ubranych w osobno w tym celu sprawione kostiumy z sobolów, jedwabiów i aksamitów. Czego z dochodów arcybiskupich nie zjadł zbytek, to pochłaniał nepotyzm. Bracia i inni bliżsi krewni Grochowskiego panoszyli się mieniem kościelnym. Źródła dochodu, choć bogate, wyczerpały się szybko. Trzeba było szukać nieprawych zysków, obdzierać kapitułę i duchowieństwo diecezji, sięgać bez skrupułu po grosz cudzy. Opowiada ksiądz Józefowicz, nie podejrzany pod tym względem historyk arcybiskupstwa lwowskiego – że Grochowski nie wahał się z pogwałceniem praw kanonicznych, zabierać schedy po zmarłych księżach swojej diecezji, naruszać drapieżną ręką pobożne fundacje, marnotrawić majątek kapituły, która też po jego śmierci dochodziła swoich wierzytelności na jego spadkobiercach, a nie uzyskawszy nic procesem, pomściła się na nich interdyktem. Jak się można było spodziewać, aby bracia arcybiskupa, kasztelan przemyski Felicjan i podkoniuszy Rafał spłacali jego długi, skoro nie uszanowali ostatniej woli tego, który był ich hojnym dobroczyńcą z poświęceniem własnego sumienia. Chciał w swojej pysze osobistej i rodowej arcybiskup, aby mu bracia wznieśli wspaniały monumentalny grobowiec w formie osobnej kaplicy w katedrze przemyskiej i przeznaczył na to 20 tysięcy złotych. Pieniądze te rodzina strwoniła i nikt nawet nie wie, gdzie spoczęły jego kości. W ustawicznej wojnie z mieszczaństwem lwowskim, z kapitułą, z zakonami, nie zawahał się ten arcybiskup przed otwartym gwałtem, przed publicznym skandalem, a nawet przed okrucieństwem. Ścigał nienawiścią swoją Dominikanów lwowskich, zakazał im odbywać procesy i w oktawę Bożego Ciała poza obrębem kościoła i cmentarza. A kiedy Dominikanie ośmielili się przekroczyć ten zakaz, kazał przemocą odebrać z rąk kapłańskich przenajświętszy sakrament. Kiedy w jakiejś sprawie spornej przybyła do niego debutacja miasta Lwowa, a jeden z jej członków, Bartłomiej Majernicki, żywszymi nieco słowami odpowiedzieć się ważył na gniewną reprymendę arcypasterską, Grochowski zelżył go szkaradnie, zawołał hajduków, kazał Majernickiego okuć w kajdany oćwiczyć go nielitościwie kańczugami, a obitego na bruk wyrzucić. A trzeba wiedzieć, że ten Majernicki był patrycyjuszem wielce szanowanym, człowiekiem podeszłego wieku, doktorem praw obojga, kawalerem złotej ostrogi i notariuszem apostolskim. Wjeżdżał Grochowski na swoje arcybiskupstwo z wielkim przepychem, wyjeżdżał sromotnie, bo gdy umarł i ciało jego bracia mieli zabrać do Przemyśla, Zbiegli się wszyscy wierzyciele i pokrzywdzeni i oparli się w wywiezieniu zwłok, na które areszt położyli. Dopiero po zaspokojeniu najnatarczywszych, po ugłaskaniu cierpliwszych, wywieziono ciało Zelwowa. Lwowa. Na arcybiskupie i jego braciach skończyła się też świetność Grochowskich, rodziny swego czasu znamienitej i głośnej w ziemi przemyskiej, jak się wyraża cytowany już ksiądz Józefowicz, na nic zeszedłszy... Zaledwie zachowali imię. Część druga. Łachodowscy, tragedyja rodzinna. Kainy, Lisowczyk-literat, Anna Łachodowska, jej trzej mężowie, jej wojny i przygody. Ród Łachodowskich już wygasał w tej porze, tak jak wygasały inne starożytne rody, osiadłe w województwie ruskiem – Herburtowie, Ligęzowie, Sienieńscy, Wapowscy, Dereśniakowie, Boratyńscy, Kazanowscy, Strusiowie, Buczatcy, Jazłowieccy itd. Należał do najstarożytniejszych w ziemi lwowskiej, gdzie się znajduje gniazdo jego pierwotne – Łachodów w dzisiejszym powiecie przemyślańskim. Już na znanym akcie Konfederacji Szlachty Ziemi Lwowskiej, zawiązanej wspólnie z miastem Lwowem w roku 1464, podpisany jest jeden Łachodowski, Dymitr Spochorylec. W Łachodowie żyją po dziś dzień między ludem legendy o rodzinie Łachodowskich osobliwie o starości Wańku. Wskazują tam miejsce ze śladami okopów jako Wańków Zamek albo Łachodowską Mogiłę. Według opowieści łachodowskich wieśniaków wieś ta powstać miała tym sposobem, że kiedy oddaloną o parę mil wieś Załukę spalili Tatarzy, a wyśledziwszy jej mieszkańców, którzy skryli się byli w lasach, wymordowali wszystkich z wyjątkiem czterech, ci właśnie czterej założyli osadę nową, nazwaną najpierw Pryłką, a później... Łachodowem. Na pamiątkę tej klęski nazwano według legendy miejsce pod Lasem Łachodowskim, które miało być widownią rzezi, krowa wyciął. Według tej samej legendy ów Wańko Łachodowski mieszkał w zameczku oblanym dookoła wodami jeziora, ale Tatarzy zdobyli i zniszczyli zamek, a Wańka zabili, a wieśniacy z Łachodowa i pochorylec usypali nad jego zwłokami mogiłę. Tymczasem Wańko Łachodowski nie spoczywa pod mogiłą, jak chce legenda, ale w niedalekiej cerkwi uniowskiej, gdzie mu żona jego Barbara z Sienieńskich postawiła pomnik z białego marmuru z napisem polskim i ruskim z datą śmierci rokiem 1574. Ten Wańko był synem wspomnianego u góry Dymitra Spochorylec, a ojcem Jana Kasztelana Wołyńskiego. Kasztelan Łachodowski ożeniony był dwukrotnie. Pierwszy raz z wdową po Andrzeju Potockim, kasztelanie kamienieckim, Zofią z Piaseckich, wtóry raz z Aleksandrą księżniczką Wiśniowiecką. Z pierwszej żony pozostawił pięciu synów: Stanisława, Aleksandra, Andrzeja, Marka i Jerzego, a jedną córkę Annę. I w łonie tego to rodzeństwa odegrał się krwawy dramat, który wywołał grozę w całej ziemi lwowskiej. Stanisław był najstarszym z braci. Z tego, co o nim wiemy, wypływa, że był natury awanturniczej, skłonnej do swawoli. Był najemnym żołnierzem z profesyi w roku 1617 spotykamy go wraz z Feliksem Łęskim na żołdzie hospodara Raduła. Następnie odbył szkołę wojenną w szeregach Lisowczyków. Przebijał się do nich przez szląsk, gdzie go ujęto i uwięziono. Musiał być dzielnym w swoim rzemiośle, skoro go w roku 1620 Lisowczycy wykupili z więzienia i, jako człowieka urodzonego i męstwem sławnego, między poczytali, jak mówi Dębołecki. W roku 1624 spisał się świetnie pod Mortynowem, gdzie pierwszy z chorągwią swą uderzył na Tatarów. Miał w posiadaniu swojem z niepodzielonej jeszcze schedy po ojcu. Majętność za torce w województwie wołyńskim, podczas gdy młodsi bracia pozostali w winnikach pod Elwowem, zwykłej rezydencji Kasztelana. Kiedy w roku 1622 wojewodzic ruski Stanisław Daniłowicz obejmuje nadany sobie po śmierci Kasztelana Wołyńskiego przez króla Grunt Sadowym zwany, łachodowscy pod wodzą Stanisława zbierają 700 chłopów ze swoich włości, i uzbroiwszy ich odbierają pola przemocą, a skosiwszy zboże odwożą je do winnik. Sam Stanisław Łachodowski prowadzi zaciętą wojnę z księciem Jerzym z Ostroga Zasławskim, wojewodzicem wołyńskim, która stąd powstała, że Łachodowski trzymając tytułem wierzytelności odziedziczonej po ojcu majątność ziemna na Wołyniu, która należała do małoletnich Suchodolskich, nie chciał z niej ustąpić, a książę wziął pokrzywdzonych w swoją opiekę. Z obu stron były protestacje, reprotestacje i pozwy, z obu stron przyszło do zbrojnych utarczek, a w końcu do formalnej wojny. Zasławski zajechał ziemne, wypędził z niej Łachodowskiego i, aby radykalnie pokonać przeciwnika, wyruszył z odpowiednią siłą zbrojną na zatorce i obległ swego adwersarza, który zawarł się w tamtejszym zameczku. I wytrzymał zwycięsko oblężenie. Książę z wstydem musiał odstąpić, a chcąc powetować to niepowodzenie, zorganizował w roku 1623 zbrojną wyprawę na winniki, polecając jej komendantowi, niejakiemu Sfolińskiemu, aby mu go żywego na większe morderstwo przywieźli albo na miejscu zabitego głowę. I tym razem zamach się nie powiódł. Ale też i Stanisław Łachodowski nie mógł się już potem długo dostać ani do Łódzka, ani do Włodzimierza na roczki, bo książę porozstawiał gęste czaty na wszystkich drogach, aby go koniecznie dostać w swoje ręce. Przez trzy następne lata nie dają nam akta żadnej wieści o Łachodowskich. W czasie tym musiało przyjść do ciężkich nieporozumień między Stanisławem a dwoma jego braci, Aleksandrem i Markiem. Co było ich powodem, nie dowiadujemy się z naszych źródeł. Wprawdzie jeden z braci Łachodowskich, Andrzej, utrzymuje w swojej protestacji przeciw Aleksandrowi i Markowi, że nie mieli żadnej innej przyczyny do niechęci przeciw Stanisławowi, jak tylko tę, że dzielnością spraw rycerskich, starając się zawsze w młodym chociaż wieku, aby się jako najlepiej zasłużył Rzeczypospolitej, Obu też braci do tego jako brat starszy i perswazyjami i przykładem pobudzał, napomnieniem przystojnym, a właśnie ojcowskiem do dobrego przywodził, a od zabaw albo mieszkania domowego, którym lata onych bez pozoru nabywania sławy dobrej upływały, odwracał. Jednakże bliższym jest domysł i nie brak zresztą nawet i wyraźnych wskazówek, że podział majątkowy po zmarłym ojcu... Był źródłem tej braterskiej waśni, która rozgorzała w roku 1626 morderczą nienawiścią. W roku tym Stanisław przybył do Lwowa z rotą husarską, a zaopatrzywszy ją tutaj w potrzebne przybory wojskowe, wyprawił ją do hetmana, a sam zaś z towarzyszem swoim Mikołajem Łysakowskim i z kilku czeladzi pozostawszy dla porady lekarskiej u doktora Erasma Syksta, zamieszkał w domu cyrulika Tomasza na przedmieściu Halickiem. Tu przyszło w przeddzień niedzieli kwietnej do strasznej katastrofy. Poprzedziły ją zajścia, o których mamy wiadomość tylko z ust Aleksandra i Marka, a więc źródła wątpliwej w danym wypadku wiarygodności. Protestują oni przeciw Stanisławowi, że dnia 2 kwietnia tegoż roku, a więc na krótko przed rozegraniem się ostatniego aktu dramatu, przybrawszy sobie od chorągwi swojej Węgrów i różnych cudzoziemców, a szlachty, niektórej polskiej z niejakim Mikołajem Łysakowskim, którego sobie z wołynia przywiódł, przebrawszy się z Lwowa z kupą niemałą, umysłem nieprzyjacielskim rano winniki najechać kazał, i tamci nasłani przez niego wprzód, przez czeladnika konnego protestujących się, wyzywali, i potem na górze nad dworem i wsią, ukazawszy się, ich część, a część zasadziwszy, Znowuż wyzywali, a to wszystko z naprawy brata rodzonego Stanisława, który w gospodzie, we Lwowie, na mostkach na przedmieściu Halickiem został był. Sam Samte kompanię swoją na zdrowie braci swoich wyprawiwszy, który to uczynek wyprzedziły listki Jego odpowiednie, nie oznajmujące czasu najazdu i nasłania. Gdy za takim nasłaniem, najazdem i wyzywaniem ujrzeli z góry protestujących strzelatką swoją własną, nazad wrócili, obiecując z większą kupą najechać i wymłacaniem gumien, grabieżą koni i bydła i przeszkodą robót, a na ostatku mordami i ogniem grozili. Aleksander i Marek postanowili zamordować brata i wykonali swój zamiar bo jaźni bożej prawa przyrodzonego i pisanego ludzkości wszelakiej krwi własnej honoru domu swego zapomniawszy jak się bez przesady tym razem wyraża protestacja zaniesiona do ksiąg przez Andrzeja Łachodowskiego okrucieństwem i morderstwem niesłychanym nad własną krwią swoją wszelakie zwierzęta albo bestyje dzikie przechodząc zawezwali do pomocy powinowatego swego Aleksandra Sienińskiego z Pomorzan, który przybył z dwudziestu swojej czeladzi i tak wzmożoną siłą zbrojną, liczącą około sześćdziesięciu ludzi, napadli na gospodę, w której mieszkał Stanisław Łachodowski razem ze wspomnianym swoim towarzyszem broni Łysakowskim. Zaskoczony niespodzianie Łysakowski, bronił się ze swoją czeladzią walecznie, ale otrzymawszy pięć ran i straciwszy dwóch ze swojej służby, których zabito. Ratować się musiał ucieczką. Teraz, uporawszy się z Wysakowskim, rzucili się obaj kasztelanice wraz z sienieńskim na brata swego Stanisława, który właśnie wrócił był z miasta od doktora Syksta i tak wpadł w zasadzkę, że o ucieczce myśleć już nie mógł. Stanąwszy przed nim, okrzyknęli go słowami. A tuś no to nie bracie! Wiesz coś nam winien, już więcej żyć nie będziesz. Stanisław usiłował rozbroić uniesionych furyją braci. Obaczywszy i usłyszawszy to, on im odpowiedział, że ja nic złego nie zdziałał, ale iż będąc z was starszym, a właśnie na miejscu ojcowskiem, jako bracię was miłował, szanował i do dobrego pobudzał. A tak prosił, aby furyje te na on czas i złe myśli na stronę odłożyli, a na pana Boga i na uczciwość starożytną swego domu się oglądali. Czy prośby Stanisława zrobiły istotnie na braciach w pierwszej chwili wrażenie, czy też zabrakło im nagle odwagi do spełnienia zbrodni, dość że obaj wyszli na chwilę spokoju i poczęli się naradzać w podniesieniu. Po krótkiej wszakże chwili wrócili do izby i przyskoczywszy do Stanisława dali do niego trzy strzały z pistoletów. Stanisław padł ciężko ranny, a Aleksander i Marek, myśląc, że brat już zabity, Oddalili się od miejsca zbrodni. Tymczasem Stanisław, przyszedłszy do przytomności, jakkolwiek pocieszony zapewnieniem swego gospodarza, Tomasza Cyrulika, że rany nie są śmiertelne, zażądał księdza. Sprowadzono księdza Mateusza od fary, przybiegli także Bernardyni. Nieszczęście chciało, że bratobójcy odjeżdżając, widzieli księży, spieszących do domu Cyrulika Tomasza, i domyślili się z tego, że Stanisław jeszcze żyje. Powrócili tedy znowu, rozbili drzwi zamknięte do mostwa, wpadli do środka i z okrzykiem, a jeszcze żyje ten niecnota, rzucili się na swoją ofiarę. Ksiądz, słuchający spowiedzi rannego, zastąpił im drogę, zasłaniając Stanisława własną piersią. Łachodowscy odtrącili go gwałtownie, wołając: Wara, Wara popie, i ty zginiesz przy nim! I wspólnie z Sienieńskim, Trzema strzałami powalili brata z krzesła, na którym siedział. Leżącego już na ziemi, poczęli rąbać i kłuć sztychami szabel, serca macając, a jakby rozbestwieni widokiem krwi braterskiej, pastwili się nad jego trupem, obcinając mu ręce. Po tym straszliwym czynie obaj łachodowscy złupili pomieszkanie zamordowanego, zabrali szkatułę z pieniędzmi, skrzynie ze srebrem, szaty, broń kobierce, a nawet jego konie. Zażywał ten niecnota naszego i brał nasze, my też będziemy brać i zażywać jego, mówili przy tym plądrowaniu. Nie na tym się jednak kończy opis tej zbrodni w protestacji Andrzeja Łachodowskiego. Podaje on dalsze tak okropne szczegóły, że nie wierzylibyśmy temu źródłu, gdyby niestety cały fakt nie miał potwierdzenia w innej współczesnej narracji, a mianowicie w krótkiej, ale bardzo dosadnej i pełnej zgrozy opowieści współczesnego świadka, poety i kronikarza Zimorowicza. Wywleczono zwłoki Stanisława na ulicę, wraz z trupami dwóch zabitych towarzyszy łysakowskiego, wrzucono je na wóz i ruszono tak do winnik. Kiedy obaj bratobójcy mijali kościół Bernardynów, spostrzegli, że jedna ręka zamordowanego Stanisława niecałkiem jeszcze odcięta. Lubo to jeszcze żyw był, lubo od przypadku z drabinki wozu się zemknąła i trup się poruszył z cyllicet. I zdało się, jakoby ofiara okrutnej zbrodni uczyniła groźny gest przeciwko mordercom. Obaj łachodowscy stanęli i wołając, A jeszcze żyjesz, zdrajco, i grozisz! Przypadli do martwego brata i jeden kulą z pistoletu roztrzaskał mu głowę, a drugi rękę do reszty mu odciął. Gdy ujechali dalej, spostrzegli znowu, że jedna ręka wypadła z wozu, nawrócili tedy i dopiero odnalazłszy ją w błocie, pospieszyli dalej do winnik. Przybywszy do swego domu, przywołali jakiegoś oprawcę i kazali mu rozpróć zwłoki brata, wnętrzności wyjąć i serce upatrować, jeśli w nie z nich który trafił, poczem wyjęte tak serce nie wiedzieć gdzie podzieli. Zachowując zwyczajną w owej porze ostrożność, która, jak już wiemy, nakazywała gubić ciała zamordowanych, aby nie mogły być prezentowane w grodzie, kazali obaj wyrodni kasztelanice nanosić do sadu, łomosku i z rozmaitego drzewa suszu zrobili stos i na tym stosie spalili ciała dwóch wspomnianych towarzyszy Łysakowskiego, a niepogorzałe ich kości potłukłszy rozrzucać i rozciskać kazali. Ciało zaś samego nieboszczyka Stanisława sprośnie i mizernie w kolasę nakrytą rzuciwszy, nie wiedzieć dokąd wysłali i pokryli. Że jednym z motywów tej zbrodni i to niewątpliwie jednym z najgłówniejszych były spory odział majątkowy po ojcu Kasztelanie wypływa także z faktu, że wkrótce potem Aleksander i Marek Łachodowscy zajechali zbrojno i objęli w posiadanie majątność zamordowanego brata za torce na Wołyniu. Ale cóż dalej? Na Boga... Cóż dalej? Nic dalej. Z nerwową niecierpliwością przerzuca się dalsze karty ksiąg grodzkich, szuka się jakiegoś śladu sprawiedliwości, pomsty, prawnego lub choćby nieprawnego odwetu, jakiegoś objawu władzy, jakiegoś kroku instygatora, starosty, jakiegoś głosu, jakiejś próby... Jakiegoś znaku życia ze strony kogoś, czegoś, co by się nazywało jakimś sądem, urzędem, zwierzchnością i publiczną, nie znajduje się nic, a nic. A więc zapewne sprawcy zbrodni uciekli. Gdzież tam? Nie uciekli wcale, siedzą w winnikach, owszem, procesują się z rozmaitymi osobami, bronią się od wierzycieli, zapada na nich siedm banicy za niespłacone długi. Ale nie ma mowy o ściganiu za to okrutne bratobójstwo. Kończy się wszystko na protestacji brata Andrzeja Łachodowskiego, do której się przyłączają siostra zamordowanego Anna Małyńska i jego wdowa Elżbieta. Jedynym krokiem prawnym, jaki jeszcze spotykamy w tej sprawie, jest dalsza protestacja Andrzeja Łachodowskiego, uczyniona w następnym dopiero roku. Przeciw sędziemu Lwowskiemu, Mikołajowi Narajowskiemu i Podsędkowi Marcinowi Morawcowi, że nie odprawili roczków ziemskich sądowych, na których miało się przeprowadzić śledztwo, czyli tak zwane skrutinium przeciw obu bratobójcom. Po małej refleksji przestajemy się dziwić temu wszystkiemu. Dziwimy się raczej sobie, że po tylu poprzednich przykładach spodziewaliśmy się czegoś innego. Łachodowskich nie pojmano in recenti, mogli tedy bezkarnie i bezpiecznie przebywać w winnikach. Sprawa poszła zwykłą drogą pozwów i procesów, a rzecz to godna uwagi, że akcja prawna przeciw bratobójcom toczy się głównie inicjatywą i energią Łysakowskiego o jego rany i krzywdy, zabójstwo zaś Stanisława Łachodowskiego, figuruje w procesie niejako epizodycznie. I nie ma wskazówek, aby inni bracia lub wdowa i siostra jego brali czynny udział w ściganiu zbrodniarzy. Dopiero w roku 1629, a więc w trzy lata po katastrofie, zapada w tym procesie wyrok sądów sejmowych skazujący Aleksandra i Marka Łochodowskich na proskrypcję i infamię. Ale już w tym samym roku Tuż po wydaniu tego wyroku, który starostom nakazywał, a wszystkim pozwalał pojmać i zabić wywołańców, Stanisław Koniecpolski, hetman polny koronny, bierze jednego z bratobójców Marka w swoją protekcję i glejt mu wydaje. Upatrując, że w każdej Rzeczypospolitej Klementia ludziom upadłym do pokuty bywa zachowywana, są słowa tego glejtu hetmańskiego, a pokutującym zaś plac do łaskowości zostawiony, Czego że też prawa i konstytucje nasze koronne pozwalają, aby ci, którzy w sławie swej dobrej upadli za odwagą zdrowia i za mężnem z nieprzyjacielem, czynieniem, znowu do pierwszego honoru prerogatyw szlacheckich mogli być restytuowani. Przeto iż Marek Łachodowski, będąc od strony przeciwnej o pewny eksces na sejmie przeszłym warszawskim infamowany, za ten postępek pokutować i za teraźniejszą okazyją odważnie przeciw nieprzyjacielowi, stawając, sławy swej chce poprawić, z urzędu mego hetmańskiego daje mu glejt mój, aby mu wolno było do wojska przybyć, z ludźmi rycerskimi konwersować i znowu za mężnym, z nieprzyjacielem czynieniem na dobrą sławę zarobić. W roku 1632 obaj bratobójcy otrzymują ponowny glejt od Jana Tęczyńskiego – wojewody krakowskiego, który powziąwszy pewną wiadomość, że Marek i Aleksander Łachodowscy pojednali Łysakowskiego i że kondycje tego jednania już stanęły, mając władzę z Prawa Pospolitego, na tę infamię literas salvi conductus, to jest glejt daje i onym mianowanym panom Łachodowskim między ludźmi konwersować i spraw swoich tueri et promovere pozwala i tak ich pod swoją protekcję, począwszy ten glejt do szczęśliwej dabuk koronacji króla pana naszego, daje. W roku 1633 nareszcie na Sejmie Koronacyjnym król Władysław IV częścią na usilne prośby panów posłów ziemskich, częścią też za zasługi urodzonego Marka Łachodowskiego, za zgodnym zezwoleniem rat ad prostinium honoris statum go przywraca – jeśli osobą swą i kosztem swym na ekspedycji moskiewskiej służyć będzie i na to attestację hetmańską na przyszłym Sejmie pokaże. Czy Marek Łachodowski przywrócony do czci okazał się godnym tej łaski królewskiej i czy położył istotnie zasługi wojenne, nie wiemy. Ani na Sejmie z roku 1633, na którym miał złożyć attestacyje hetmańskie, ani na następnym Sejmie z roku 1635 nie ma mowy o spełnieniu tego warunku. Wiemy natomiast, że w roku 1636 już nie żyje i radzibyśmy bardzo wierzyć, że zginął na wojnie i rycerską śmiercią w usługach ojczyzny okupił swoją ciężką zbrodnię. Że umarł istotnie w wojsku pod chorągwią, o tym przekonywa nas protestacja jego brata Andrzeja, Zaniesiona przeciw Mikołajowi Korytowskiemu, towarzyszowi pod tej samej chorągwi, pod którą Nieboszczyk służył, a w której to protestacji Andrzej zarzuca Korytowskiemu, że zabrał wszystkie ruchomości po Marku Łachodowskim. Regestrzyk ich podany w tej protestacji daje nam wyobrażenie, jak zbytkownie wybierał się bogatszy szlachcic na wojnę. Korytowski przywłaszczył sobie tedy konia tureckiego dropiastego, który kosztował 2500 zł, konia tureckiego jasno szpakowatego za 2000 zł, konia tureckiego białego za 1200 zł, rząd kamieniami sadzony, blachmalowany wartości 600 zł, siodło oprawne i płat haftowany wartości 300 zł, siodło oprawne złociste, strzemiona srebrne, pałasz złocisty z kamieniami, szablę złocistą wartości 500 zł. Lampartów cztery wartości 200 zł, troje zbrój i szyszaków żelaznych, zbroję złocistą polerowaną, karwasze złociste, szmelcowane, namiot, wozy skarbne i zasłużonego żołdu za lat półtora w kwocie 1600 zł. Przypuszczać można, że rodzina, w której mogło przyjść do takiej tragedii, była cała rogata. Nie odbiegł też od niej i Andrzej Łachodowski. Postać to szczególnie wyrazista, skończony typ swego czasu i swego stanu. Obiegł świat cały od oceanu do oceanu, bo od Atlantyku do północnego morza, od Hiszpanii do Belgii, a nigdzie nic z siebie nie zostawił i nic nigdzie w siebie nie wziął. Wrócił jak i poszedł: szlachcic polski citra mare, szlachcic polski utramare, i to szlachcic w dobrem i złem znaczeniu tego słowa. Całą młodość swoją strawił na żołnierskim chlebie. Istny kapitan Dugald Dalgetti ze słynnego romansu Waltera Scotta, tak samo jak tamten dumny, i z swojej szabli, i z swojej łaciny służył w hiszpańskich szeregach Filipa II, bijał się w alpach szwajcarskich, przedarł się z szablą w dłoni jako lisowczyk do Belgii. Tam na kwaterze zachciało mu się zabawić w literata i dworaka. Przypomnieć sobie jezuicką łacinę zasiadł tedy w Lowanium do kałamarza i napisał łacińską broszurę szumny Panegiryk na cześć Zygmunta III, żałując, że nie jest apellesem, aby godnie odmalować wizerunek polskiego króla, że nie jest homerem, aby godnie opiewać jego sławę, i ogłosił w roku 1620 drukiem w Antwerpii. Wróciwszy do kraju, wojował dalej, wojował z rodziną. Sąsiadami, czernicami, mieszczanami i chłopami, bo o kogo się otarł, z tym się i pobił. W roku 1624 wraz ze swoim szwagrem mężem Anny Mikołajem Małyńskim dał we Lwowie powód do wielkiej awantury, która omal nie skończyła się tak tragicznie jak w Krakowie, w roku 1461, znane zajście z Andrzejem Tęczyńskim. Kiedy hetman, koniec Polski. Przysłał spod Martynowa błąkające się po zagonie tatarskim dzieci do Lwowa, oddając je w opiekę miastu, magistrat, nie mając zakładu dla sierot, wystawił je na rynku, wzywając mieszczan, aby z litości pozabierali między siebie te sierotki hetmańskie. Sługa Andrzeja Łachodowskiego, jak twierdzi Zimorowicz, który zajście to opisuje zresztą zgodnie z aktami, podmówiony przez jakiegoś Żyda, chciał wziąć jedno chłopie... Nadzwyczajnej urody, ale mieszczaństwo przejrzawszy, że dziecko miało się dostać Żydowi, przeszkodziło temu. Sługa udał się ze skargą do swego pana, a Andrzej, upatrując w tem obrazę osobistą, wtargnął na czele swojej czeladzi z dobytem szablami do ratusza, ale odparty i poturbowany mocno przez cepaków miejskich, musiał sromotnie uchodzić. Przypadł mu na odsiecz Małyński ze swoimi pachołkami uzbrojonymi w muszkiety. Ale i on, powitany przez tłum ludu gradem kamieni, otoczony dokoła, byłby nie uszedł śmierci, gdyby nie interwencja ówczesnego burmistrza, doktora Dominika Hepnera, który go przed rozjuszonym tłumem własnymi piersiami zasłonił. Małyński w pomieszaniu i wzburzeniu swojem nie zrozumiał widocznie roli Hepnera w zgiełku i zamiast być wdzięcznym swojemu wybawcy, wymierzył do niego spółhaka. I byłby go zabił, gdyby na szczęście strzał nie był odmówił. Tylko zimnej krwi i odwadze burmistrza zawdzięczać należało, że po tym zamachu nie rozszarpano w sztuki łachodowskiego, małyńskiego, ich towarzyszy i czeladzi. Rodzina łachodowskiego nie tylko pochodzenia, ale także poniekąd obyczajem, aż do wygaśnięcia Ruska, której członkowie jeszcze w roku 1644. Spisują niektóre akta i intercyzy, a z buką związana była wiekową tradycją z monasterem Czerniców w Uniowie. Już w roku 1549 król Zygmunt August poruczył opiekę nad Archimandryą Uniowską Aleksandrowi Warzykowi Łachodowskiemu. Rościli sobie zawsze pewne pretensje do Uniowa Łachodowscy i bałabanowie, a zdaje się, że pretensje te nie były czysto moralnej kuratorskiej natury, ale miały także materialną stronę, bo tak sobie tylko wytłumaczyć można gwałtowne najazdy na dobra monasterskie urządzane przez Andrzeja Łachodowskiego i jego szwagra, drugiego męża Anny, Stanisława Kiliana Boratyńskiego. W roku 1627 i human klasztoru uniowskiego Gedeon Zapłatyński wnosi żałośną protestację przeciwko Andrzejowi Łachodowskiemu, że nasławszy na klasztor sługi i czelać swoją około dwudziestu człowieka z różnicami, to jest Niemców, Serbów i w ten czas właśnie wtedy w klasztorze chwała Boża na święto wniebowzięcia Najświętszej Panny odprawowała się i wiele ludzi zjechało się z różnych stron, rozmaite osoby pobił, pozabijał mianowicie dwóch Włościan, zabił z różnic, innych poranił. Potem, subsequente die, to jest 14 października, przez te swoje swawolniki, wszystkich poddanych jak torowieckich, William Funditus Populando Wołów 60, Krów i Jałowic 21, Inwim Predeete spolii do wsi swojej winniki zapędził. Woły do Lublina pognał i sprzedał, żadnego sąsiedztwa z tymi duchownymi nie mając, żadnej przyczyny nie odnosząc, mil cztery od nich mieszkając. Nie brak innych jeszcze, a równie ciężkich oskarżeń przeciw temu Andrzejowi. Brat Marek zarzuca mu wspólnie z Aleksandrem Sienieńskim, że ich napadł nocą w karczmie w młynowcach i na życie ich godził tak, że ledwie z ciężką biedą uszli śmierci. Aleksander, książę proński, oskarża go, że w czasie, kiedy ojczyzna była w wielkim niebezpieczeństwie od Gustawa Adolfa. Andrzej Łachodowski wziął od niego 5 tysięcy złotych na zaciąg żołnierzy na potrzebę Rzeczypospolitej, ale ani żołnierzy do obozu nie przyprowadził, ani pieniędzy wziętych nie oddał. Wiktoryn Kuropatnicki przewodzi na nim wyrok banicyi i infamii za czyn bardzo brzydki, bo za wykradnięcie mu w Lublinie ze skrzyni intercyzy na 30 tysięcy złotych którą Andrzej podpisał był i roborował na rzecz tego szkuropatnickiego, a którą wykradłszy długu nią zeznanego zapłacić nie chciał. Ścigany przez wierzycieli, obłożony dekretami banicyi i infamii, zagrożony egzekucją zbrojną mota nobilitate, której już raz w roku 1629 ledwie uszedł, uzyskuje Andrzej w roku 1631 salvum conductum, o który głównie dlatego się wystarał, aby mógł sprzedać dobra swoje podelwowskie. Jakoż w roku 1631 przechodzą winniki, podbererze, młynowce, zawadów i bartoszówka na własność Włacława Zamońskiego, chorążego ziemi hełmskiej, sam zaś Andrzej nabywa Krakowiec i w tej nowej siedzibie swojej staje się niebawem postrachem całej okolicy. Wyprawia krwawe burdy i prowadzi wojnę z sąsiadami, a siostra jego żony Barbara z Darowskich, Wilgotowska, którą we własnym swym domu w najgrubszy sposób znieważa, mówi o nim. Jako to jemu nie nowina, szlachtę sobie z urodzenia równą zabijać, więzić, despektować, na domy ich czelać swoją swawolną nasyłać i gwałty czynić. Kościoły nachodzić i krew niewinną rozlewać, a do mężobójstwa przywodzić i między rodzonymi swymi do zamordowania przyczyną być. O czym wszystkim dekreta trybunalskie, akta lwowskie, łódzkie, włodzimierskie, przemyskie dostatecznie świadczą. Jako sąsiad Jaworowa wchodzi Andrzej Łachodowski w zatarg ostry z Janem Sobieskim, późniejszym królem polskim, a wówczas jeszcze tylko starostą jaworowskim. W roku 1650 przychodzi między oboma sąsiadami do zajść gwałtownych, które jednakże źle się kończą dla Łachodowskiego. Sobieski nasyła na porudno, które Łachodowski uzurpował sobie, choć należało do starostwa Jaworowskiego, oddział swoich hajduków i dworzan, którzy mając ze sobą kilka działek, oblegają Łachodowskiego w dworze i zmuszają go do ucieczki. Nie ustatkował się do samej śmierci. Pełno go w pozwach cywilnych i kryminalnych aż do roku 1653. W tym roku umarł, a zdałoby się, jakoby miał tylko jedną chwilę cnotliwej rozwagi i opamiętania w życiu, i jakoby chwilą tą była godzina poświęcona spisaniu testamentu. Gdyby akt ostatniej woli uchodzić mógł rzeczywiście za rodzaj syntezy biograficznej, a przynajmniej za refleks żywota, jakżeby pięknie o tym Andrzeju. Świadczył jego testament. W każdym gwałtowniku i oczaj duszy owych czasów siedzi drugi człowiek, bogobojny, poczciwy, pokorny, prawom boskim i ludzkim posłuszny, ale ten drugi człowiek śpi gdzieś na dnie i wyłazi dopiero przed samą śmiercią, zbudzony z skruchą i trwogą Bożego Sądu. Ten chyba drugi człowiek pisał testament Andrzejowi Łachodowskiemu. Jak dawniej po różnych grodach, Żałowano się na Andrzeja, tak teraz po różnych kościołach wieczyste fundacyjne msze mają zanosić apelacje do łaski Najwyższego Trybunału. Więc w Jarosławiu, we Lwowie, w Przemyślu, we wszystkich prawie kościołach mają być trycezymy szpitale i domy ubogich, mają być uraczone lub obdarzone, kilka zakonów otrzymuje znaczne legaty w gotówce i kosztownych sprzętach liturgijnych. Ale trzeba to przyznać: nie tylko strach, ale i rozum dyktował ten testament. Znać w nim człowieka światłego, który ceni naukę, a na wychowanie dzieci zapatruje się z wiele wyższego stanowiska aniżeli ogół współczesnej szlachty województwa ruskiego. Andrzej Łachodowski odumierał syna Kazimierza i córkę Teresę, jeszcze młodziutką panienkę. Synowi memu Kazimierzowi, Taką dać edukację, czytamy w jego testamencie, jakiej wziął ode mnie początki, i skoro wysłucha retoryki rok, zaraz go posłać do Ingolsztadu z surowym inspektorem, aby go trzymał na uwięzi, albo do Gracu i tam aby odprawił filozofię, a potem znów rok retoryki wysłuchał. Odprawiwszy szkoły, aby jego królowi mości był oddany za pokojowego i na dworze wysłużył rok a po roku do wojska dyrygowany był, żeby pod chorągwią służył lub jego króla mości, lub hetmańską przez trzy lata, kosztu jednak większego na nad tysiąc złotych, na rok na szkołę do cudzej ziemi nie dając, a do dworu trzy tysiące, w wojsku tysiąc złotych, sprawiwszy poczet słuszny w koni sześć, dobrych wałachów, rynsztunek dobry i choć prosty, także szat trzy pary, dwie bławatne, Sobole, irysie i rysie i falendyszowe z lisami po parze. A po dosyć uczynieniu tej mojej dyspozycji już wolną będzie miał dyspozycję rządzenia się sam sobą. A jeśli by też uczyć się nie chciał, żeby miał być koszt daremny, tedy oddać go gdzie do cudzej ziemi, na miejsce podłe, tylko żeby miał ćwiczenie dobre, aby mu się dała nędza znać i rozum wypolerowała, albo jako ich mością Panom opiekuną będzie zdanie i czas naniesie. Opiekunami tymi ustanawia Łachodowski Kasztelana Wołyńskiego, księcia Michała Czartoryskiego, podczaszego koronnego starostę Kałuskiego Jana Zamoyskiego, referendarza księdza Prażmowskiego i brata swego księdza Jerzego Łachodowskiego. Wychowanie kobiet ówczesnych było wielce zaniedbane. Mamy w aktach dowody, że niekiedy nawet córki domów bardzo zamożnych, tak zwanych karmazynowych, Podpisać się nie umiały. Świadczy to tedy bardzo dobrze o rozumie Andrzeja Łachodowskiego, że nie mniej dba o troskliwe wychowanie swej najmłodszej córki. Teresi, córeczce mojej, pisze w swoim testamencie, aby było dane ćwiczenie, żeby dobrze czytała i pięknie pisała, także uczyć się ma na instrumencie i na lutni, ponieważ dziecię do wcipu bystrego, a skoro przyjdzie rok dwunasty, oddać ją na dwór królowej jej mości. A słudze jej pannie Motydłowskiej, która ją wypielęgnowała i dalsze ćwiczenie jej daje, aby ją zawsze płaca dochodziła i z kontentacją dobrą nie puszczać jej z domu do postanowienia Teresi. Posagu jej wyznacza w gotówce dziesięć tysięcy złotych, a w klejnotach pięć tysięcy, tyleż dostały i trzy dorosłe już córki. Pamięta także łachodowski o sługach swoich, jak to już osobno zapisaliśmy w jednym z poprzednich rozdziałów, leguje kościołowi w Krakowcu wieś rudę, ustanawia przy nim wikarego i skrzypka, storciste i organiste, a więc rodzaj stałej kapeli, i funduje przy plebanii szkołę. Potomek starożytnego i znamienitego na Rusi rodu, kasztelanic, dzięki awanturniczym swoim skłonnościom, nie doczekał się łachodowski krescytywy, która w innych okolicznościach pewnie by go nie ominęła. Był tylko podkomorzem derbskim, a więc impartibus infidelium, a jako dzierżawca królewszczyzny tytułował się starostą Bobreckim. Ale dygnitarstwo derbskie uważa przecież za rodzaj sperandy, która się z czasem ziścić może, a nie za dobra na księżycu. Czym było istotnie, pisze bowiem w swoim testamencie. Majętność inflancką, którą mam z łaski jego królamości lennym prawem, Dilfurt i Kulczyn, zamki i wsie do nich należące, jeśli Pan Bóg da kiedykolwiek pokój i do nich przyjść będzie można, a mój syn Kazimierz, gdyby ich nie dziedziczył, tedy temi mają się dziadki moje podzielić. Anna Łachodowska była nieodrodną siostrą swych braci. Gotowa zawsze ważyć się na czyn przemocy i gwałtu, gdzie chodziło o dogodzenie powziętej ku komuś nienawiści. Musiała być ponętną kobietą, bo dwukrotnie owdowiawszy po raz trzeci wyszła za mąż. Pierwszym jej mężem był Mikołaj Małyński, drugim Stanisław Kilian Boratyński, trzecim Stanisław Brzuska, podkomorzy na ruski. Pierwszy mąż, Małyński, pozostawił ją wdową po krótkim przeżyciu, Służąc wojskowo i biorąc udział w kampanii Hetmana Koniec Polskiego przeciw królowi szwedzkiemu Gustawowi Adolfowi, zmarł w roku 1627 pod Gdańskiem. Zachował się w aktach jego testament, bardzo charakterystyczny i ładny, i dlatego wart przytoczenia. Zaczyna się powszechnym tego czasu obyczajem od wstępu pełnego religijnego namaszczenia, chrześcijańskiej pokory i skruchy. Potem następuje prośba, aby ciało odprowadzone było w ojczyste strony i pochowane w kościele katedralnym kamienieckim w kaplicy wuja Macieja Ludzickiego. Małyński funduje ostatnią wolą swoją pięć wikaryj w Satanowie, gdzie spoczęły zwłoki jego rodziców i zapisuje na szpital w tej samej miejscowości 100 zł rocznej dotacji. Dowiadujemy się dalej z testamentu, że zbudował własnym kosztem kościół w Wołoczyskach. Osobnymi legatami obdarza trzy zakony w kamieńcu – dominikanów, franciszkanów i jezuitów. Bardzo czule wspomina w testamencie o swojej żonie, Annie Łachodowskiej. Snać krótkie z nią pożycie było szczęśliwe. Małżonkę moją, a miłego przyjaciela, są słowa Małyńskiego, iż w nieszczęsnej odległości będąc, onej przed oczyma memi nie mając, czem więcej udręczony jestem, aby ją był ostatecznym pożegnaniem pożegnał. Jeżeli czem jako się mogło trafić, przegniewał, ustnie przeprosił, a miłe dziateczki moje ostatnią pociechę, pocałowawszy, ojcowskie błogosławieństwo dawszy, jako nędzne sieroty onej w ręce i opiekę dał. Teraz lichem piórem, a głuchym głosem przepraszam, aby ona, jeżeli co jest takiego, mnie odpuściła. Opiekunami dzieci mianuje hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Pewny, że prośbę jego spełni przez wzgląd na jego żołnierskie zasługi, za które od Rzeczypospolitej i Halerza za lat dwadzieścia kilka z więzienia wykupując się nie wziął, a chudoby dziadkom swoim niemało nadwerężył. Drugim opiekunem ustanawia biskupa Chełmińskiego Jakuba Zadzika, krewnego swego, którego za żywota swego dosyć miłości i łaski doznał. Prosi także o opiekę nad swymi dziećmi starostę trębowelskiego Aleksandra Bałabana. Siostrę moją rodzoną, panią Fredrową, napomina wdowę, proszę cię, małżonko moja, przeprosiwszy, pożegnaj ode mnie, a prosił, aby na dziadki moje była łaskawa. Wszystkich przyjaciół moich proszę pilnie pożegnaj, kogo się przegniewało, przeproś, komu się w czym krzywda stała, nagruć. Upomina dzieci swoje do cnót i prawego życia, niech nie ustaje pobożność, sława, męstwo z domu mego, ale Bogu i Ojczyźnie prawdziwą usługą zawsze będzie. Kończy się ten testament pożegnaniem Ojczyzny i rycerską waletą do Towarzyszy Broni i Hetmana. Żegnam cię, Ojczyzno moja miła, dla której Bogu wiadome i ludziom są prace życzliwe moje, a z miłości, co i teraz ta ostatnia usługa moja wiernie świadczyła. Ale tu, na koniec, z żałością przychodzi pożegnanie moje z wami. Bracia i mili towarzysze, z którymi żyć i umierać miło mi było. W jedności z innymi kolegami moimi, sługami twoimi, którzy od Ojczyzny do obrony są wezwani, ciebie jako głowę, cny Hetmanie, powtórę żegnam, życząc ci wespół z rycerstwem twoim na Boga błogosławieństwa onego z nieprzyjaciół wszelakich, które niegdy Bóg dawał Hetmanom swoim ulubionym i wybranym, Jozuemu, Gedeonowi. Jonacie i mężnemu Dawidowi, aby sława Twoja nie czarnolejącym piórem, ale złotem opisana i z serc ludzkich na wieki nie była wymazana. Anna pocieszyła się wkrótce po stracie męża i zaraz znalazła drugiego. Podług dzisiejszych naszych wyobrażeń, zdawało się przecież, że o związek z rodziną, która była ogniskiem takiej bratobójczej nienawiści, o związek z kobietą, która już miała sławę namiętnego, nieposkromionego charakteru, niełatwo kto się pokusi. Tymczasem bywało inaczej. Można by przytoczyć nie jeden przykład, i nie braknie go też w dalszym toku tego opowiadania, że właśnie najdziksze, najśmielsze kobiety najłatwiej znachodziły wielbicieli i mężów. Zuchwalstwo, zapamiętałość, junactwo miały swoje dziwowidze w ówczesnym społeczeństwie, jak to zauważył Modrzewski – Podobały się nie tylko w mężczyźnie, ale i w kobiecie. Virago, Herod Baba, wywierała urok nie tylko dlatego, aby poskromienie jej było tentacją dla jakiegoś silnego charakteru męskiego, nie dlatego, aby w ówczesnym społeczeństwie polskim zdarzał się często Petruccio, dla którego by takie taming of the screw było ponętnym zadaniem. Przeciwnie. Kobiety bywały zawsze górą w Polsce i przewodziły zbyt często swoim mężom. Atrakcyja polegała tu raczej albo na sympatyi kontrastów, albo co już bywało rzadziej, na sympatyi zupełnego podobieństwa. Similis, simili, gaudet. Stanisław Kilian Boratyński, drugi mąż Anny Łachodowskiej, zdaje się, że uległ temu drugiemu rodzajowi atrakcyi, bo sam należał do ludzi gwałtownych. Zuchwałych, gotowych na wszystko, gdy chodziło o dogodzenie własnej fantazji. Jeden przykład wystarczy, aby dać wyobrażenie o tym drugim mężu Anny. U jezuitów jarosławskich był około roku 1623 chłopak czternastoletni, który posiadał głos prześliczny, a kształcony muzykalnie zachwycał wszystkich swoim śpiewem, popisując się nim na chórze kościelnym. Boratyński Kończył wtedy właśnie studia swoje w kolegium jezuickim i zakochał się w śpiewie chłopca, którego chciał koniecznie mieć w swoim domu. Opuściwszy kolegium, znając zwyczaje jezuickie, zasadził się ze zbrojną gromadką czeladzi w miejscu, którędy jezuici prowadzili na przechadzkę swoich wychowańców, wypadł z nienacka i porwał śpiewaka. Zabrawszy go tak przemocą do swojego domu na wieś, trzymał go pod strażą, Nauczył go śpiewek wesołych i swawolnych i cieszył nim siebie i sąsiadów. Aby jednak chłopak z wiekiem nie stracił głosu, postanowił zrobić z niego trzebieńca i zamówił już w tym celu chirurga. Nim jednak wykonać mógł ten zamiar haniebny, chłopak uratował się przed kalectwem ucieczką do księżnej Anny Ostrogskiej w Jarosławiu, która wziąwszy chłopca w swoją protekcję, powierzyła go jezuitom lwowskim. Boratyński, dowiedziawszy się o pobycie chłopca we Lwowie, postanowił odebrać go znowu zbrojną ręką. Z czeladzi wpadł do kościoła podczas nabożeństwa, wtargnął na chór, rozbił zamknięte na klucz podwoje żelazne i usiłował uprowadzić gwałtem chłopca, wydzierając go z rąk jezuitów. W kościele powstał popłoch, niektórzy poczęli uciekać, większość jednak oburzona tą zniewagą świętego miejsca, Rzuciła się na pomoc jezuitom i Boratyński musiał uchodzić. Spotkawszy nazajutrz po tym zamachu na ulicy jednego z jezuitów, księdza Marcina Boczkowicza, kazał Hajdukowi swemu strzelać do niego z półhaka i byłby go zamordował, gdyby zagrożony nie był uratował się szybką ucieczką. Zaraz po śmierci pierwszego męża, Anna wchodzi w ostre zatargi z jego krewnymi ludzickimi, do czego powodem? Były spory o spadek po owym Macieju Ludzickim, wuju Małyńskiego, w którego kaplicy Małyński chciał być pochowany. Anna zaraz po zgonie tego Ludzickiego zabrała wszystkie jego ruchomości, a jak brat rodzony zmarłego Olbracht twierdził, sfałszowała nawet testament na korzyść swoją. Wywiązał się proces, a kiedy Olbracht Ludzicki wyjechał na trybunał lubelski. Anna, korzystając z jego nieobecności, pobrawszy sobie na pomoc brata Marka i kuzyna Krzysztofa Sienieńskiego, zajechała osobiście dobra ludzickiego, wtargnęła przemocą do jego zamku w Grzymałowie, przy czym poległ jeden ze sług zamkowych i wyrządziła wielkie spustoszenia, tak w samym miasteczku Grzymałowie, jak i w innych majątnościach ludzickiego, w Chlebowie, Ostapiejowie i Bucykach. Nie lepiej postąpiła sobie Anna, z Janem Brzuchowskim, deputatem na trybunał Lubelski, który pozwał ją był o niezapłacenie zaciągniętego długu i uzyskał przeciw niej wyrok banicyi. Anna, już w ten czas za trzecim mężem Brzoską, spotkawszy się z Brzuchowskim w glinianach, nasłała na jego gospodę dziesięciu swoich hajduków, którzy opadłszy go w izbie obili niemiłosiernie, wołając przytem z polecenia swojej pani. Otóż tobie, Banicyja! Banicyja! Jako dożywotniczka na dobrach ziemskich pierwszego swego męża Małyńskiego zamieszkała Anna Łachodowska w powiecie trębowelskim, w Kałacharówce. Niebawem też Kałacharówka nabrała groźnego rozgłosu w całym powiecie jako rezydencyja Heroda Baby, jako główna kwatera zajazdów i wojen sąsiedzkich, a akta grodzkie trębowelskie przepełnione są protestacjami, Pozwami, dekretami, w których Anna występuje jako główna bohaterka, jako principalis. Czy to jako Boratyńska, czy to jako Brzuskowa, zawsze jest tylko łachodowską. Tak dalece ta kobieta uchodzi za despotkę domu i udzielną panią kałacharówki, że nikt nie pozywa jej mężów, ale zawsze ją samą. Mężowie figurują tylko dla formy, tak zwanej prawnej asystencji. Prowadzi zacięte wojny z Grzymałowem ludzickich i z satanowem sieniawskich, podczas koronny Mikołaj Sieniawski nie może się opędzić niespokojnej sąsiadce, musi urządzać pospolite ruszenie swojej czeladzi i chłopów, aby odpierać jej zbrojne napaści, raz nawet oblega ją w kałacharówce, ale bezskutecznie. Więcej niż mężowie pomaga jej syn z pierwszego małżeństwa, Stefan Małyński, który, choć jako student, Uciekł był od niej do Fredrów, odwiedza ją często w kałacharówce i dowodzi od czasu do czasu jej zbrojnymi zajazdami. W roku 1640 urządza on zajazd na Różyska, wieś, którą matka jego puściła była zastawem Bazylemu Branickiemu: szturmuje dwór, rani i rozpędza służbę, wyrzuca Branickiego wraz z żoną i dziećmi. Trybunał lubelski skazał go za ten gwałt na banicyję i infamię. Ale lubiąc się uciekać do gwałtów przeciw drugim, zasmakowała ich Anna Łachodowska także na sobie samej. Bo w roku 1630 Jakub Potocki, z którego owdowiałą matką ożeniony był ojciec Anny, kasztelan wołyński, najeżdża w porozumieniu z jej własnym bratem Andrzejem, jej majątność nowosiłki w sto koni, zdobywa zameczek i intromituje się tak przemocą w posiadanie tej włości, a to na podstawie pretensji o pieniądze, klejnoty i inne kosztowności, które bezprawnie miała sobie przywłaszczyć Anna po wspólnej matce. Najdotkliwszy, może jednak cios, bogodzący wprost w kobietę i matkę, zadała jej siostra pierwszego jej męża, Zofia, pierwszego małżeństwa Kopycińska, w którego Fredrowa, ta sama którą w testamencie swoim prosił Małyński, aby była łaskawą na jego osierocone dziadki. Najstarszy z tego potomstwa, syn Stefan, w roku 1636 był w Akademii Zamojskiej, gdzie go Anna oddała do odbycia studiów. Fredrowa, czy to spełniając w poczciwości serca prośbę brata, czy też jak ją oskarża Anna, powodowana namowami swego męża, który miał się kierować czysto egoistycznymi, materialnej natury pobudkami, utrzymywała stosunki z tym swoim bratankiem i zajmowała się troskliwie jego losami a nareszcie zaprosiła go do siebie. Stefan Małyński bez pozwolenia i wiedzy swej matki opuścił studia i Zamość, a pojechawszy do ciotki już nie wrócił i pozostał głuchy na wezwania i reklamacje matki. Domysł bliski i łatwy, że mu było źle w domu, w którym ojczym następował po ojczymie i że nie potrzeba było wcale przymusu czy podstępu ze strony Fredrów, aby go zatrzymać u siebie. Anna jednakże rzecz tę przedstawiała w innym i to najgorszym dla Jana Fredry świetle. Oto według zaniesionej przez nią do lwowskich ksiąg grocieńskich protestacji powołanie Stefana z Zamościa i odstręczenie go od matki było machinacją Fredry, który pragnąc odziedziczyć po żonie, z którą nie miał potomstwa wszystkie dobra jej ruchome i nieruchome, usiłował nakłonić młodego Małyńskiego, aby zrzegł się spadku, które by w całości jemu miał przypaść po śmierci ciotki. Czy było to istotnie skutkiem machinacji, czy tylko niewinną jakąś transakcją rodzinną, osądzić trudno, ale w roku 1638 Stefan Małyński rzeczywiście odstępuje Fredrze przypadające na jego własność części dóbr Kormanice, Koniusza i Bratkowice. Rusłuszy Stefan Mołyński, jako dziedzic majątków swego ojca w powiecie trębowelskim, godzi się z matką, która tych dóbr była tylko dożywotniczką, i jak widzieliśmy, pomaga jej w wojnach z sąsiadami. Część trzecia. Sienieńscy, Aleksander Sienieński, Adam Kalinowski, Dwaj Zięciowie, Wojna o sukcesyje Skarby strusowskie i sidorowskie, bukaczowce, trudna bratowa, morderstwo rytualne. Spokrewnieni z łachodowskimi sienieńscy, z których jednego Aleksandra poznaliśmy już jako wspólnika bratobójców Aleksandra i Marka, należeli do najwybitniejszych postaci w anarchicznych kołach szlacheckich, a zamek ich w Pomorzanach był widownią niejednego krwawego aktu gwałtu i samowoli. Krzysztof Sienieński, ożeniony z Zofią Buczacką, miał z nią dwóch synów, Aleksandra i Andrzeja i córkę Annę, wydaną za Jana Bala. O Andrzeju nic nie wiemy. Aleksander za to stał się głośnym w ziemi lwowskiej jako gwałtownik i tyran, niewzdragający się przed okrucieństwem. Dwa przykłady dadzą nam dostateczne wyobrażenie o tym dzikim charakterze. Zawziąwszy się z niewiadomych przyczyn na pewnego szlachcica ze swego sąsiedztwa, Andrzeja Rusieckiego, kazał go pojmać w jego gospodzie w Pomorzanach, wywlec na ulicę i, bijąc go sam nielitościwie służbie swojej, bić go także kazał. Następnie wziął go z sobą do zamku i zaprowadziwszy do ustronnej komnaty, Kazał mu przynieść wina, aby się pokrzepił na śmierć, powiadając, że cię koniecznie dziś zabije, a nie folgując i niewinności i czasowi samemu mówią w protestacji swej bracia nieszczęśliwego. Ledwie to wymówił, a oto słudze swemu Łochińskiemu do niego z pistoletu strzelić kazał. Łochiński wykonał rozkaz, ale strzał nie był śmiertelny. Rusiecki żyw jeszcze począł błagać litości. Nie wzruszyło to serca Sienieńskiego, z wielkim fukiem i słowy okrzykliwymi, wziąwszy pistolet i ręką go swą nabiwszy, dał znowu Łochińskiemu z rozkazem, aby lepiej strzelał i Rusieckiego albo w głowę, albo w piersi kulą ugodził. Sługa spełnił wolę okrutnika, strzałem celnym zabił szlachcica. Aleksander Sienieński ożeniony był ze Strusiówną, starościanką halicką, Kasztelanką kamieniecką, córką słynnego Mikołaja. Druga córka Strusia, Krystyna, była za Adamem Kalinowskim, który, jak to już czytelnik wie z jednego z poprzednich rozdziałów, pojął tę Krystynę wbrew woli jej ojca, wykradłszy ją z zamku Halickiego. Wdowa po Mikołaju Strusiu, wiekowa już matrona, pani własnej, znacznej fortuny i dożywotniczka całego majątku mężowskiego, mieszkała w Strusowie od dłuższego czasu chorobą zdjęta. Sienieński, przyjechawszy do teściowej, zaczął w strusowie gospodarować jak we własnym majątku, w czemu mu był przeszkodą stary sługa i wiernik kasztelanowej, niejaki Wawrzyniec Zaleski, który stał czujnie na straży majątku swojej pani. Pewnego dnia, było to w roku 1629, Sienieński wybrał sobie ze stajni kasztelanowej konia i chciał go z sobą wziąć do Pomorzan. Oparł się temu Zaleski, czem Sienieński, doprowadzony do wściekłości, powrócił z hajdukami, kazał pochwycić Zaleskiego, wyprowadzić go z zamku strusowego na pole, tak aby jęki i wołania o ratunek nie dobiegły do uszu kasztelanowej i wymierzył mu dwieście plak. Niesyty jeszcze zemsty na poużywego przywlec kazał do przygotowanego w tym celu kamienia i wyciągniętą na tym ramieniu lewą dłoń starca... Szablą własnoręcznie odrąbał. Obaj szwagrowie, Aleksander Sienieński i Adam Kalinowski, starosta Winnicki, nienawidzili się wzajemnie. Jabłkiem niezgody i źródłem wzajemnych podejrzeń była pomiędzy nimi przyszła scheda po kasztelonowej strusiowej, schorowanej i bliskiej śmierci. Czuwali obaj nieprzerwanie nad strusowem... I nad sobą, aby w razie śmierci Staruszki nie uprzedził jeden drugiego w zajęciu majątku, w przywłaszczeniu sobie lwiej części pozostałych pieniędzy, klejnotów i sreber. Na tych czatach szczęśliwszy był Sienieński. Zdarzyło się, że kasztelanowa umarła w roku 1629, właśnie w czasie, kiedy Kalinowski jako poseł Sejmowy musiał być w Warszawie, a następnie jako rotmistrz królewski udał się do obozu. Skorzystali z tego sienieńscy. Nie uwiadamiając Krystyny Kalinowskiej o śmierci matki, przeciwnie, nakazując surowo wszystkim trzymać ją w tajemnicy, Aleksander Sieniński, który już przedtem zgromadził był znaczną kupę najemnego żołnierstwa, zajechał dobra zmarłej kasztelanowej, zajął oba zamki: Sidorowski i Strusowski, i nim jeszcze Kalinowscy dowiedzieli się o katastrofie, osadził się na całym majątku jako Beatus Quitenet. Przewidując jednak, że Kalinowscy nie tak łatwo dadzą za wygrane i że sięgną także silną i zbrojną ręką po tak cenną zdobycz, ubezpieczył sobie z góry dobrą cząstkę ruchomej fortuny. W zamku Sidorowskim był skarbiec rodzinny strusiów. Depozyta antiqua ab avis, attavis et parentibus aggregata, jak się wyraża protestacja Kalinowskich. Sienieńscy dobyli się do niego, zabrali złoto. Srebro, klejnoty, obicia szpalerowe i kobiercowe, garderobę męską i żeńską, futra bogate i insze ochędustwa, i wywieźli to wszystko do bezpieczniejszych pomorzan. Nie przepuszczono także innym artykułom, które transportować się dały. Zabrano siedemdziesiąt półbeczek miodów przaśnych, trzydzieści beczek ryb solonych, kilkadziesiąt półbeczek miodów syconych. Nie zapomniano i o zbrojowni, z której uwieziono dwa wielkie działa spiżowe, po pięciu funtów prochu niosące, jedno smokiem, drugie sokołkiem nazwane: mnóstwo hakownic, śmigownic, muszkietów i tym podobnych. Dwieście ciężko ładowanych wozów wyruszyło z Strusowa do Pomorzan, a za wozami gnano całe stada koni, bydła rogatego i owiec. Na pięćset tysięcy złotych taksują kalinowscy wartość łupów, które się dostały się nieńskim. Skoro tylko Kalinowski wrócił z obozu i dowiedział się o wszystkim, natychmiast zabrał się do obrony praw spadkowych swojej żony. Wyprawił zaraz na Strusów i Sidorów oddział z kilkuset ludzi złożony pod dowództwem swego dworzanina Leszczyńskiego, który zamki Strusowski i Sidorowski zajął i siecią drobniejszych czat wszystkie włości obsadził. Wkrótce za Leszczyńskim wyruszył sam Adam Kalinowski z większą jeszcze kupą Serbów, Wołochów i Kozactwa, jak się wyraża w żałobie swojej Sienieńska, i dokonał gruntownej okupacji całej nieruchomej i pozostałej jeszcze ruchomej schedy. Małżonkowie Kalinowscy skarży się w protestacji Sienieńska, nie kontentując się ukrzywdzeniem tej to protestującej, Pobraniem klejnotów i ochędustwa jej wszystkiego za żywota, pana Mikołaja z Komorowa Strusia, kasztelana kamienieckiego, a potem pobraniem armaty, pieniędzy, pasiek et it genus za żywota pani Zofii z Orzechowa Strusiowej, matki niedawno zmarłej, teraz czasu niedawnego na majętność protestującej strusów, którą tak prawem przyrodzonym jako i z kontraktu prawnego ojcowskiego, po śmierci matki w posesyją objęła. Tatarskim obyczajem najechali z posesyją ją gwałtownie wybili, rzeczy w Strusowie i Sidorowie pobrali. Gdyby wierzyć obu stronom przeciwnym, zamek strusowski musiałby chyba być bezdenną skarbnicą, bo kiedy, według Kalinowskich, złupili go doszczętnie Sienięjscy, to, według Sienieńskich zabrali w nim kalinowscy przedmioty nieocenionej wartości. Między nimi na przykład z narożnego sklepu zamkowego, skrzyń, sepetów, szkatu około pięćdziesiąt, wszystko popieczętowanych, za czym, co w nich było dopiero po powzięciu wiadomości objaśni się, gdyż z nich skarby, klejnoty, perły, złoto, kamienie drogie i pieniądze gotowe były. Ciekawszym i wiarygodniejszym jest rejestr zapasów gospodarskich, aptecznych i spiżarnianych, które sobie kalinowscy przywłaszczyli w Zamku Sidorowskim, bo daje nam świadectwo, jak opatrzną i skrzętną gospodynią musiała być pani Kasztelanowa-Strusiowa. A więc w Sidorowie był sklep osobny z apteczką, w której apteczce były wódki, olejki, maści rozmaite, konfekty, korzenie, octy, oliwy, cytryny, gorzałki rozmaite, świece woskowe, faski z ziołami, bednie z hanyżami, a dalej szkła i kryształy, niektóre z nich sadzone koralami. Pod apteką był sklep spiżarniany, a w nim olbrzymie zapasy suszonych owoców, powideł, dziczyzny, solonego mięsa i najrozmaitszych innych kuchennych zapasów obok 35 beczek pitego miodu, sześciu warów piwa, czterech ków wina i czterech ków gorzałki. W osobnym sklepie było masła Fasek 60, wiszni suchych Fasek 10, czereśni Fasek 10, śliw kminem nadziewanych Fas ćwierciowych 5, Gruszek w miodzie smażonych fasek 6, anyżu pół półbeczków 3 i tak dalej. W dalszym sklepie zamkowym było pstrągów Beden 7, szczuk suchych Beden Wielkich 8 i tym podobnych, a znaczenia było garnców tureckich 500, dzbanów tureckich 100, mis tureckich 80 i tak dalej. Nieporozumienia, a nawet zatargi bardzo draźliwej natury, nie były rzadkością w rodzinie kalinowskich. W roku 1636 przyszło do bardzo przykrej kolizji między Adamem Kalinowskim, starostą winnickim i Marcinem Kalinowskim, wojewodą czernichowskim i hetmanem polnym koronnym, a ich bratową, wdową po Jerzym. Ożeniony był ten Jerzy z Anną z Warszyckich, córką Andrzeja, podkomorzego Sierackiego. Jerzy Kalinowski mieszkał w Bukaczowcach w Ziemi Halickiej, a dwór jego był wielkopańską rezydencją na niepospolitą skalę. Było na zamku Bukaczowieckim dworzan szlachciców, 27 z których starsi mieli po 200 do 250 zł rocznego salarium. Oprócz całego utrzymania, była pokaźna liczba kozaków i hajduków pod wodzą osobnego pana kapitana, była kompania węgierskiej piechoty z porucznikiem. I czterema szyposzami. Była nadworna kapela i kilku puzonistów. Był nadworny chirurg, malarz, pasztetnik, nie mówiąc już o całej rzeszy ogrodników, kluczników, kredencerzy, piekarzy, rozmaitych rzemieślników i innej pospolitej służby. Nad tym całym dworem stał szlachcic Aleksander Tański, marszałek, ochmistrz i pierwszy powiernik pana zarazem. Jerzy Kalinowski zmarł nagle. A wdowa, kobieta bardzo stanowcza i rezolutna, opierając się na dokumencie zeznanym w roku 1633 w grodzie krakowskim, który ustanowił dożywocie dóbr między małżonkami, zaraz po zgonie męża weszła w wszystkie prawa posiadania całego majątku, wzięła pod swój klucz wszystkie szkatuły, w których były pisma poufne, dokumenty, gotówka, klejnoty. Oddaliła od wszelkiej ingerencji starych dworzan zmarłego, a braciom jego dosłownie prawie zamknęła drzwi przed nosem. Jeden z tych osiwiałych w służbie Kalinowskiego rękodajnych dworzan, Józef Dzikowski, z wielką żałością świadczy przeciw wdowie, że kiedy pan konał, a cała służba płakała, ona, nie czekając ostatniego tchnienia męża, odebrała powierzone pieczy tegoż Dzikowskiego szkatuły z tajnymi papierami. Cyrografami, listami i innymi bardzo ważnymi papierami i zaraz je ukryła. Pogrzeb odbył się wspaniale, ale szczegół to bardzo charakterystyczny, aby pokryć jego koszta, potrzeba było, aby tański zestawił klejnoty, złoto, 24 pucharów srebrnych, kandelabry, ornamenta belika, to jest kosztowną broń, koronę jakąś wielce drogocenną złotą, sadzoną kamieniami. Pyszny i wielce kosztowny buzdygan, szkofie, czyli zaponę brylantową do kołpaka i tym podobne, o co później wytacza się przykra dla tańskiego sprawa, bo wdowa zarzuca mu, że otrzymawszy wyraźne polecenie, aby na przedmioty te pożyczył pieniędzy u chrześcijan, nie trzymał się jej rozkazu, ale zastawił to wszystko u Żydów i wziął więcej pieniędzy, niż jej oddał. Pogrzeb kosztował razem około 10 tysięcy złotych a więc sumę na one czasy bardzo wysoką, równającą się mniej więcej 60 tysięcy koron na dzisiejszą monetę. Zakony i księża świeccy otrzymali około dwa tysiące złotych, a byli na pogrzebie Bernardyni, Bukaczowieccy, Lwowscy, Husiatyńscy, Sokalscy, Wońkowscy, Jezuici winniccy, Dominikanie Lwowscy i Latyczowscy, Karmelici Lwowscy i inni. Msze żałobne kosztowały 1800 zł, wina wypito za 800 blisko złotych, świec jarzących spalono za 400 zł, do kuchni wyszło korzeni za 378 złotych. Trumna cynowa, złocona i srebrzona kosztowała około 3000 zł, a na materyje rozmaite wyłącznie na pompę pogrzebową kupione, a mianowicie na Adamaszki i atłas na trumnę Herby, chorągiew na grobkową, nakitajki, falendysz, kir na kapy, spoliały, obicia pokoju, na półszkarłacie, na konie i służbę, na dwieście łokci pakłaku dla piechoty i tym podobne wydano okrągło 4200 zł. Adam i Marcin Kalinowscy, zjechawszy na wiadomość o śmierci brata do Bukaczowiec, nie byli kontenci z bratowej, która ich sucho i cierpko przyjęła. Nie byli kontenci z pogrzebu, który się im wydał mało wystawnym, a już najbardziej nie byli kontenci z tego, że wdowa z energią bardzo zdeterminowanej kobiety ani sobie mówić dała o jakichkolwiek pretensjach obu braci do spadku po zmarłym. Rozdrażnienie wzmogło się do takiego stopnia, że kalinowscy, czy to słuchając plotek służby, która zajęła stanowisko niechętne wobec wdowy, czy to idąc rzeczywiście za własnym podejrzeniem, nie wahali się wystąpić z domysłem, że nagła śmierć Jerzego nie była naturalna, że nieboszczyka otruto. Nie oskarżając otwarcie i wyraźnie bratowej, dawali przecież do zrozumienia, że w tych krzywdzących posądzeniach ją, a nie kogo innego mają na myśli. Rozgniewani i obrażeni dumnym i odpornym zachowaniem się Kalinowskiej posunęli się do kroku, który miał wszystkie cechy gorszącego skandalu. Urządzili na cmentarzu tak zwane obwołanie głowy proklamatio capitis ceremonię prawną, jaka się odbywała tylko na pogrzebach osób, które padły ofiarą zabójstwa. Z polecenia ex remissione juridica obu kalinowskich woźny Aleksij Borukowski w asystencji dwóch szlachciców. Udał się na pogrzeb i przy składaniu zwłok Jerzego do grobowca w kościele bukaczowieckim, wygłosił formułę obwołania głowy w następujących słowach. Ponieważ utyskiwanie wielu ludzi różnej kondycji i niektóre dowody pokazują zejście ze świata tego Jegomości, pana Jerzego Kalinowskiego, nie z przyrodzonej przyczyny, owszem, jakoby sposobem jakimś od niechętnych, przeto do wiadomości moich. Mościwych panów, ich mość, panowie kalinowscy tu donoszą, iż nie dając się poprzedzić przed sobą w miłości przeciw zmarłemu przyjacielowi swemu miłemu, z takowymi, jeśli którzy pokazaliby się, prawem o to czynić, deklarują się, i onych przeze mnie powoływają, których imiona na miejscu przynależącem mianować będę. Była to więc proklamatio capitis. Z okienkiem, które jakby czekało na imię wdowy, groźba straszna, zawieszona nad jej głową. Groźby takiej byłaby się niewątpliwie ulękła każda inna kobieta, choćby najniewinniejsza, ale Kalinowska nie należała do rzędu takich słabych i trwożliwych kobiet. Z pogardliwą obojętnością przyjęła te demonstracje braci i nie zmieniła wobec nich swego postępowania. Kalinowscy wysyłają do niej kilku przyjaciół pod przewodnictwem Kaspra Dobromirskiego, pisarza ziemskiego, Podolskiego, którzy przedłożyć jej mają ich żądania. Najpierw pan pisarz ma uczynić relacją imieniem ich mości, in eumfinem opiewa pierwszy punkt instrukcji, iż ich moście z żalem wielkim odjeżdżają, patrząc in tantam ingratitudinem jej mość pani bratowej. Która jako ciału zmarłego kondignam Fidelitatem Saum nie oddała, tak i gości kapłanów, niechętnie traktując, o ich sustencyjach wiedzieć nie chciała i ubóstwu ani obiadu, ani zwyczajnej jałmużny nie dała. Następnie opowiadają się bracia przytem, iż żadnej prepedycyji w dzierżawach tej majętności nie czynią, lubo to praw swych i dowodów, jeśli by wdowa, jakie miała, nie widzą. Ukazując to, iż do żadnych gwałtów nie przystępowali przez ten czas wszystek od śmierci brata. Uskarżają się przy tym, iż wdowa skrzynie, szkatuły, prawa, membrany, gołe przywileje, listy prywatne i publiczne, i między bracią sekretne pisane bez ich wiadomości pobrała, one rewidowała i niektóre na stronę ich służące przy sobie zatrzymała. Skarbiec zapieczętowany bez woli i wiadomości braci jest otworzony. Rzeczy pozabierane i na różne miejsca rozniesione, a pospolicie po zmarłej głowie pozostała małżonka inwentować potomkom, raczej powinna. W dalszym ciągu tej noty dyplomatycznej zastrzegają sobie kalinowscy wszystkie prawa wobec majątności zmarłego brata, żądają likwidacji długów i ciężarów, zastrzegają, aby sobie wdowa nic nie pretendowała dotąd, póki o insze rzeczy między sobą prawnego eksperymentu albo kompozycyjnie uczynią i żądają stanowczo, aby insze rzeczy, które nie podpadają pod prawa, jeśliby, jakie miała ex nunc, oddane były, to jest rynsztunki, wszystkie wojenne, konie jezdne, namioty, rzędy, pałasze, szable, armata ręczna, krom zamkowej ogromnej, pióra, kity, nożynki, zapony, siodła, kulbaki, pancerze, zbroje, lamparty – było ich dwadzieścia cztery – Tygrysy, było ich dwanaście, wilki, czapraki, szaty i wszystkie ochędustwa, których do wojny zażywał sławnej pamięci nieboszczyk. Także te rzeczy, których i Jure Belli dostawał jako to. Tatarowie, niewolnicy i niewolnice i te dzieci, które są przy wdowie, a przedtem były pokojowemi nieboszczyka, jako greczynek, turczynek, mochilowski dyjaczek, którego od ojca wzięto. Deputacja przyjacielska, która wszystkie te postulaty przedłożyła Kalinowskiej, powróciła z niczem. Przytomny rozmowie woźny poświadcza na mocy swego urzędu, że wdowa odprawiła posłów przykremi słowami. Verbis asperis. Na żaden punkt się nie zgodziła i o żadnej kompozycji słyszeć nie chciała. Jak się skończyła sprawa między Kalinowskimi a ich bratową... Z akt dalszych już się nie dowiadujemy, że nie poszła łatwo, to pewna, bo mieli do czynienia z kobietą śmiałą i po męsku energiczną, która gotowa była gwałt gwałtem odeprzeć, a nawet gwałt gwałtem uprzedzić. Trzymała sobie piechotę, umyślnie na despekty ludziom różnym, była sama czujnym komendantem zamku i miasteczka, które na każde jej skinienie zamykało się strażami dookoła. Trzymała w surowej karności służbę i sama przewodziła egzekucją wyroków. Doświadczył tego na sobie niejaki Gabriel Petrachowski, stary sługa jej męża, który skarży się na nią płaczliwie i żałobliwie. Służył lat kilkanaście u świętej pamięci Jerzego. Mało wziął zasługi, a nieboszczykowi ze swego dwa tysiące pożyczył. Gdy dla tej sumy, za rozkazaniem pani Kalinowskiej, w dom jej przyjechał, ona mu przy sobie aż do oddania mieszkać kazała i w buczakowcach zatrzymała, spe promisae z debiti. Gdy daremnie czekał, począł się upominać, za co słowy bardzo zelżywymi zdespektowała, czeladnika zaś jego, który się wobec niej zuchwale znalazł, idącego na msze, kazała schwytać i oćwiczyć swoim hajdukom. I sama była przy tej egzekucji wołając, bijcie zdrowiej tego poganina, wszak też lepsza zawsze opłakana msza bywa. Po czym do kościoła poszła i nabożeństwo po karaniu takowym odprawowała. A kiedy Petrachowski krzywdy swego czeladnika, który był szlachcicem, upomnąć się przybierzał, kazała go Kalinowska pojmać i tam dzień i noc trzymała i miasteczko przez cały dzień zamknięte było. A na ostatek, by nieboskie media futurum malum temperowały i one stamtąd nie wywiodły, o włos mało go zdrowia nie zbawiła. Adam Kalinowski, starosta Winnicki i Bracławski, umarł w roku 1638, a po śmierci jego powtórzyło się to samo, co zaszło w Bukaczowcach po zgonie Jerzego. Marcin Kalinowski zanosi do akt protestacyje przeciw wdowie po Adamie, w której oskarża ją o bezprawne ukrycie i zabranie całego ruchomego majątku zmarłego męża. Według tej protestacji wdowa zaraz po śmierci małżonka swego ledwie duszę z ciała wypuścił, przypomniawszy prawa, przysięgi i posługi małżonkowi swemu, aż do ostatniego skonania powinnej miasto starania o duszy i sumieniu jego, jako przykonających zachowywać się zwykło chciwością pobrania rzeczy nieboszczykowskich wiedziona śmiała i ważyła się do skarbca w zamku winnickim zamknionego. Posłać swoich zaufanych domowników i ślusarzy, zabrać gotówkę, kwity, rekognicyje, membrany, przywłaszczyć sobie sprzęty domowe, przewieźć do swych majątków działa, hakownice, miody, wina, małmazyje, a nawet zapędzić tam wszystkie bydło i całe stado winnickie i czerepasińskie, złożone ze 150 klaczy rodzajnych, 78 ośmiu zrebców większych, trzydziestu strzyżaków, 150 pięćdziesięciu źrebiąt pod klaczami, ośmiu stadników i czternastu cugów poczwórnych. Adam Kalinowski był, zdaje się, najburzliwszym charakterem w całej swojej rodzinie i ściągał na siebie niejednokrotnie nienawiść i odwet. Najdotkliwiej, choć nie całkiem po rycersku, Pomścił się na nim Stanisław Daniłowicz, wojewodzic ruski, za nieznane nam obrazy czy krzywdy. W roku 1633 przyjechał Adam Kalinowski do Warszawy, aby wziąć udział w pogrzebie Zygmunta III i tu przyszło do sceny, którą znamy jednak tylko z opowieści samego Kalinowskiego. Pan wojewodzic ruski, czytamy w jego protestacji, z pomocnikami uczyniwszy wspólną radę i namowę, Przewiedziawszy, że protestans do pana podskarbiego koronnego poszedł i czelać swą wszystką do gospody wyprawił i tylko z kilku osób przyjaciół sekurus sui siedział we dworze, w którym pan Sieradzki zwykł stawać ze stem człowieka, in insidis nieprzystojnie zasiadł, a wyrozumiawszy się, że już Kalinowski z miejsca ruszył i ku gospodzie swej szedł, pan wojewodzic Daniłowicz muszkiety i strzelby pod Delię tajemnie zakrywszy, sam sparał pistoletów i pod wierzchnią suknią pałasz dobyty mając, wypadł i w ulicy tej, która idzie do dworu, pana podskarbiego koronnego, ciasnej i ad exequendas insidias, bardzo sposobnej na Kalinowskiego, machinatione innopinabili uderzył. A gdy Kalinowski witać go chciał... Miasto odwitania sam z pomocnikami nieobaczkiem poranił go i posiekł niespodziewanie z tłumem nastąpiwszy, także Kalinowski do broni przyjść nie mógł, zaraz i psum na obydwie ręce pokaleczył i w głowę z tyłu, i na inszych miejscach razów wielkich i szkaradnych zadał. Czem, nie kontentując się, na ziemię upadłego przez swoich hajduków obelżywie raził i przyjaciół jego szkaradnie poranił. Daniłowicza, pozwanego o ten napad przez Kalinowskiego, skazał trybunał zaocznie na banicyję i infamię, ale król Władysław IV dał mu zaraz glejt, a niebawem i trybunał zniósł swój surowy wyrok. Że król tak łatwo przebaczył Daniłowiczowi gwałt popełniony pod jego bokiem i podczas tak uroczystego obchodu tłumaczy się niechęcią do Kalinowskiego, który właśnie w tym czasie wszedł był także w zatarg z ulubieńcem królewskim Adamem Kazanowskim. Król nadał Kazanowskiemu po śmierci księcia Michała Wiśniowieckiego dobra rumno, a właściwie romny w ziemi siewierskiej, a Kalinowski roszcząc sobie z tytułu pokrewieństwa żony z Wiśniowieckimi pretensje do tych majętności zajechał czatownym sposobem nocą zamek romnieński i włości okoliczne i przy napadzie tym, według pozwów królewskich, dopuścić się miał wielkich rabunków i okrucieństw, zabić miał burgrabiego zamkowego, Jana Nacewicza, rządce but potaszowych, Łazarza Czysza i kilku włościan z ich żonami i pastwić się nawet jak drugi Herod nad nowonarodzonymi i jeszcze nieochrzczonymi niemowlętami, a trupy pomordowanych potopić w rzece Sule, lub rozrzucić między psy i inne bestyje. Ostatecznie rumno nie dostało się Kalinowskiemu, ani też utrzymał się na nim Kazanowski, bo w roku 1645 zajął je podstępnym sposobem Jeremi Wiśniowiecki, a za dekretem królewskim odprawił Kazanowskiego sumą 100 tysięcy złotych. Zapisać w końcu warto... Że jedyny wypadek osądzenia i stracenia Żyda za rzekome morderstwo rytualne, jaki nam się w ciągu całego półwiecza w aktach województwa ruskiego spotkać zdarzyło, nastąpiło z inicjatywy i pod jurysdykcją Kalinowskich, a mianowicie Halszki Elżbiety Kalinowskiej z domu strusiównej, wdowy po Aleksandrze Walentym Kalinowskim, a matki Adama. Marcina i Jerzego. Żyd Salomon z Dunajgroda wnosi w roku 1623 do Ksiąg Grodzkich żałobę przeciw tej Kalinowskiej i jej synowi Marcinowi, że trzech Żydów arendarzy swoich, Nisana, Samcha i Marka, pod oskarżeniem, jakoby mieli dzieci chrześcijańskie zarzezać, do zamku Husiatyńskiego wzięli i sądzić kazali winowaci uwięzionych żydów prosili aby oskarżonych stawiono przed sąd formalny w grodzie kamienieckim ale Kalinowska i syn jej Marcin uczynić tego nie chcieli a złożywszy sąd swój własny i nie czekając przyjazdu starszego syna i brata Adama jak oto żydzi błagali nie dając przyjść do słowy obrońcy obwinionych bez wszelkich prawnych form sądowych oskarżonych strasznymi torturami męczyli Siarką i prochem palili, ognistemi szynami piekli. I w końcu, mimo że nieszczęśliwe ofiary do żadnej winy się nie przyznały, tegoż dnia, jeszcze przed wieczorem, na stosie spalili.